Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Zapraszam Was dziś w podróż najdalszą z naszych wszystkich dotychczasowych. Dziś przekroczymy granicę, której dotąd nie przekraczaliśmy. Będziemy patrzeć w górę, ku gwiazdom, ku wielkiemu nieznanemu. W dzisiejszym odcinku pogrążymy się w jednym z najbardziej fascynujących i emocjonujących okresów naszej wspólnej historii, w okresie wyścigu w kosmos. Pomyślcie tylko o nocnym niebie. Gwiazdy od wieków rozpalają naszą wyobraźnię i napędzają marzenia. Przez tysiące lat patrzyliśmy w górę z podziwem i ciekawością, zastanawiając się, co się kryje tam gdzieś daleko, gdzieś wysoko. Ludzkość od wieków marzyła o dotarciu do gwiazd. Starożytni Grecy wierzyli w mit Ikara, który skonstruował skrzydła z piór i wosku, aby polecieć ku słońcu. W epoce oświecenia Galileusz za pomocą swojego teleskopu symbolicznie przekroczył granice naszej planety i pozwolił nam spojrzeć na gwiazdy z bliska. Jego odkrycia nie tylko zrewolucjonizowały naukę, ale także otworzyły drogę do marzeń o kosmicznych podróżach. Ale wciąż, przez wiele wieków, kosmos był dla nas niedościgniony, nieosiągalny, tajemniczy. Wizje o tym, by udać się do gwiazd, wciąż pozostawały w sferze marzeń. Wszystko zmieniło się w połowie XX wieku, kiedy ludzkość postanowiła stanąć twarzą w twarz z wielkim nieznanym. W XX wieku podjęliśmy decyzję. Dość już patrzenia w niebo. Pora się tam wybrać. I tak zaczęła się jedna z najbardziej ekscytujących, niesamowitych i niebezpiecznych przygód w historii naszego gatunku. To była epoka rywalizacji, pełna ryzyka, pełna strachu, ale również pełna nadziei i odwagi. To był czas, w którym dwa największe mocarstwa na Ziemi, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, zawarły ze sobą zakład. Był to zakład najprostszy z możliwych. Kto pierwszy, ten lepszy. W dzisiejszym odcinku wspólnie przejdziemy przez te decydujące chwile, które zdefiniowały XX wiek. Chwile, które wciąż definiują teraźniejszość i nadchodzące dopiero lata kosmicznej eksploracji. Będziemy patrzeć na gwiazdy jak nigdy dotąd. Będziemy poznawać pionierów kosmosu, którzy zaryzykowali wszystko, by spełnić nasze wspólne marzenie. Choć na chwilę opuścić Ziemię i zobaczyć, co jest dalej. Zapraszam Was na podróż, która na zawsze zmieni nasze spojrzenie na świat. Podróż, która pokaże nam, do czego jako ludzie jesteśmy zdolni, jak daleko możemy się posunąć. Zapraszam Was w kosmos! Nim rozpoczniemy nasze kosmiczne wojaże, chciałbym podziękować szczególnym osobom. Moim patronom na Patronite. Kiedy zaczynałem ten podcast, moim celem było po prostu upowszechniać historię, nawet jeśli słuchało tych pierwszych odcinków po kilka osób miesięcznie. Robiłem to, bo sprawiało i wciąż sprawia mi to po prostu frajdę. W najśmielszych więc snach nie spodziewałem się, że moje marzenie spotka się z takim odzewem, z takim wsparciem, jakie otrzymałem od Was, moi drodzy patroni. Dzięki Wam mogę realizować moją pasję, by ożywiać historię, by sprawiać, aby stawała się ona ekscytująca i zrozumiała, jak tylko to potrafię. Jesteście dla mnie źródłem inspiracji, motywacji. Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak ważne jest dla mnie Wasze wsparcie. W szczególności chciałbym podziękować najbardziej hojnym patronom. Tym, którzy zdecydowali się przekazać znaczącą cegiełkę, aby pomóc mi kontynuować moją misję. A są to Grzegorz, Marcin, Bartas, Michał, Anna, Wojciech, Jolanta, Krystyna, Jarosław, Mariusz, Agnieszka, Kacper, Janek, Kamil, Damian, Krzysztof, Aurido, Maria, Daniel, Ewa, Tomasz, Darek, Dominika, Wojciech, Radosław, Filip, Karol, Nidal, Łukasz, Adam, Kamila, Mateusz, Paweł, Marek, Mirek z Danusią, Lukas, Dawid, Karina, Monika, Jacek, Zbigniew oraz Marta, Konrad i Helenka.
Dziękuję wam. Jesteście niezwykli. Jestem wdzięczny za to, że jesteście ze mną w tej podróży. A teraz wracamy do naszej historii wyścigu w kosmos. Uruchamiamy nasz wehikuł czasu i cofamy się o niemal 80 lat. Trwają właśnie ostatnie miesiące II wojny światowej. Choć jednak formalny pokój jest już blisko, to dla wszystkich jasne było jedno. Nowa, powojenna rzeczywistość będzie znacznie inna niż dotychczasowa. Pomimo formalnie bycia alianckimi sojusznikami, USA i ZSRR stawały się coraz bardziej podejrzliwe wobec siebie. Nic dziwnego. Stany Zjednoczone właśnie zademonstrowały swoją zdolność do prowadzenia działań wojennych w sposób nie do pomyślenia przez długie wieki. Odtąd jeden rozkaz zmiatał z powierzchni Ziemi całe miasta. Mowa o zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki, o ruchu, który zmusił Japonię do kapitulacji. Bomba atomowa to była militarna rewolucja. Jej użycie zmieniło zasady prowadzenia konfliktów. Ale bomba atomowa nie była jedynym zwiastunem nowej epoki zbrojeń. Gdy amerykańscy żołnierze infiltrowali nazistowskie obiekty, napotykali technologię, która ich zdumiała. Środki paralityczno-drgawkowe, broń biologiczna i być może najbardziej mrożące krew w żyłach, rakiety V-1 i V-2. O rakiecie V-2 chciałbym wam opowiedzieć szerzej. V-2 była bowiem, nie zgadniecie, prototypem rakiety, które kiedyś miały zabrać ludzkość w kosmos. Arcydzieło zniszczenia. 14-metrowa wieża z metalu, wypełniona prawie toną materiałów wybuchowych, majestatycznie wznosząca się ku niebu. Tym właśnie jest rakieta V-2. Broń niepodobna do żadnej innej w swoich czasach. Ten nowy rodzaj broni zasługiwał na respekt. Ta jedna literka V w nazwie V-2 oznacza Vergeltungswaffen, czyli broń odwetowa, broń zemsty. Od wystrzelenia do uderzenia zaledwie 5 minut. To tyle, ile trwa jedna piosenka w radiu. Dla Niemców V-2 było desperacką, ale wysoce wyrafinowaną próbą przechylenia szali wojny na swoją korzyść. Jej debiut miał miejsce 8 września 1944 roku, kiedy to w Londynie wybiła 10-metrowy krater, zabijając 3 osoby i pozostawiając 22 inne ze szpecącymi bliznami. Był to jednak tylko wstęp, preludium potęgi tej broni, która odtąd spadała na miasta takie jak Norwich, Paryż, Lille czy Antwerpia. Pojawiała się znikąd, eksplodowała bez żadnego ostrzeżenia i zostawiała po sobie jedynie pożogę. Ponad 1300 tych rakiet zostało wystrzelonych w samą Anglię, a gdy alianci posuwali się naprzód, setki kolejnych wycelowano w Belgię i Francję. Żniwo, jakie V-2 zebrały, było ogromne. Nie ma pewności, ale szacuje się, że rakiety te pochłonęły życie kilku tysięcy osób, ponad 2700 w samej Wielkiej Brytanii. W samym sercu V-2 znajdował się potężny silnik, który mógł wynieść rakietę na ponad 80 km nad ziemię i który pozwalał sięgać na dystans prawie 200 km w głąb terytorium wroga. Jednak prawdziwym cudem była nie tylko brutalna siła, ale także precyzja, z jaką można było ją wycelować. Rakiety V-2 były wyposażone w rewolucyjny system automatycznego naprowadzania. Po zaprogramowaniu miejsca docelowego, żyroskopy rakiety rejestrowały jej pozycję w 3 wymiarach, stale dostosowując kurs i trajektorię, aby pozostać na właściwym kursie. Sprawiało to, że V-2 były prawie niemożliwe do przechwycenia. Był to spektakl zniszczenia napędzany ciekłym metanolem i tlenem, wynalazek, który znacznie przewyższał wszystko, co ludzkość dotąd osiągnęła w dziedzinie balistyki, a zarazem w pewien pokręcony sposób była to także pierwsza na świecie rakieta kosmiczna. V-2 to cud inżynierii, ale jest też druga, ciemniejsza strona tej historii. Linia produkcyjna V-2 była przesiąknięta krwią.
Szacuje się, że przy konstrukcji tych rakiet zginęło co najmniej 10 tysięcy więźniów pracujących pod przymusem w brutalnym nazistowskim reżimie. Więźniowie ci, często selekcjonowani z obozów koncentracyjnych ze względu na ich umiejętności techniczne, byli zmuszani do nieustannej pracy w podziemnej fabryce zwanej Mittelwerk w pobliżu niesławnego obozu koncentracyjnego Buchenwald w środkowych Niemczech. W piekielnych warunkach nędzy i głodu budowali V2, jedna po drugiej. Niektórzy z nich byli traceni za rzekomy sabotaż, wieszani na dźwigach nad liniami montażowymi. Dla innych więźniów stanowić to miało jasne ostrzeżenie, jaka jest cena nieposłuszeństwa. Jak to się więc stało, że tak mroczna broń miała jakkolwiek pomóc ludzkości w kosmicznych marzeniach? Już tłumaczę. Powróćmy do ostatnich momentów II wojny światowej. Alianci właśnie odkryli technologię stojącą za V2. To właśnie wówczas Pentagon uświadomił sobie, że ta straszna broń może być nie dość, że wykorzystana ponownie, to udoskonalona. Już tłumaczę. Wyobraźcie sobie nową rakietę. Rakietę, którą nazwiemy roboczo V3. Bombę atomową, ale nie zrzuconą z narażonego na zestrzelenie samolotu, ale po prostu wystrzeloną z waszej bazy wojskowej wprost na cel, na wroga. Brawo. Właśnie wymyśliliście międzykontynentalny pocisk balistyczny. Najpotężniejszą broń wojskową, jaką znamy do dziś. I dokładnie o tym samym pomyśleli alianci. Kiedy więc nazistowskie Niemcy upadły w 1945 roku, amerykańscy i radzieccy oficjele rozpoczęli grę w poszukiwanie łupów na kontynencie europejskim. Co było do zgarnięcia? Sekrety nazistowskich osiągnięć naukowych. Amerykański wzrok przykuło w szczególności jedno trofeum. Kadra nazistowskich naukowców, których wiedza mogła przechylić szale zwycięstwa w rozwijającej się właśnie zimnej wojnie. Ta tajna operacja była znana jako operacja Paperclip. Plan polegał na wykorzystaniu tych nazistowskich naukowców, niegdyś ich wrogów, teraz do służby w Ameryce. Wśród tych naukowców był człowiek, którego przeszłość była równie mroczna jak broń, którą opracował. Wernher von Braun, geniusz, który swoje umiejętności wykorzystywał do konstruowania V2 właśnie. Choć von Braun był człowiekiem pełnym kontrastów, uczestniczącym w horrorze fabryki V2 w Mittelwerk, to po wojnie przebywał bezpiecznie w Stanach Zjednoczonych, a jego przeszłość została oczyszczona na potrzeby nowej, pokojowej misji. Czasy się zmieniły. Priorytety mocarstw ulegały zmianie, a USA i ZSRR wykorzystywały zdobytą technologię do opracowywania własnych pocisków rakietowych. Powiem wam, że historia von Brauna to doskonały przykład tego, jak blisko siebie w historii ludzkości mogą stać geniusz i horror. A zatem rozwój technologii rakietowej. Tworzenie coraz wydajniejszych silników, coraz lepsze rozumienie tego, jak wznosić się w powietrze wyżej, to wszystko sprawiało, że po II wojnie światowej ludzkość coraz śmielej spoglądała w niebo. Wiem, możecie zapytać, czy przed XX wiekiem nie było chęci eksploracji kosmosu? Czy musieliśmy czekać na nowe technologie pochodzące wprost z wojny? Świetne pytanie. Pomyślcie sobie, że tysiące lat temu wychodzicie ze swojej jaskini i spoglądacie na rozgwieżdżone nocne niebo. Lśniące konstelacje, wędrujące planety, majestatyczna droga mleczna. Umysły naszych przodków z pewnością przepełniało zdumienie i ciekawość. Musieli zadawać sobie pytanie, co jest tam gdzieś wysoko w niebie? O tak, pragnienie zrozumienia i dotarcia do kosmosu było częścią naszej historii od zarania ludzkości. Starożytni Grecy nadawali nazwy gwiazdozbiorom. Majowie budowali obserwatoria, aby zrozumieć cykle niebieskie.
Era odkryć geograficznych przyniosła dokładniejsze mapy gwiazd, ułatwiając nam zrozumienie naszego miejsca w kosmosie. To dążenie do nieba, ono zawsze było w nas. To po prostu część naszego DNA. Ale przez większość historii nasze marzenia o eksploracji kosmosu ograniczały się do sfery mitów i fantazji. Choćby Ikar z woskowymi skrzydłami, szybujący w kierunku Słońca. Kosmos to była tylko wizja, której nie śmieliśmy realizować. Dlaczego? Smutna prawda jest taka, że nie mieliśmy wiedzy ani środków, aby przekuć te marzenia w rzeczywistość. Podobnie jak próba namalowania arcydzieła bez pędzli. Po prostu nie mieliśmy narzędzi niezbędnych do eksploracji kosmosu. Dopiero w XX wieku, właśnie w następstwie II wojny światowej, technologia dogoniła ambicje. Zaczęliśmy rozumieć moc napędu rakietowego i nagle kosmos przestał być taki nieosiągalny. Zbieżność dwóch rzeczy sprawiła, że wkroczyliśmy w erę kosmiczną. Po pierwsze, przełomowe odkrycia naukowe. Technologie rakietowe, początkowo opracowywane na potrzeby działań wojennych, stały się naszym paszportem do gwiazd. Z pionierami takimi jak Robert Goddard, Konstantin Ciołkowski i Hermann Oberth na czele, zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki w kierunku ostatecznej granicy. Po drugie, napięcia geopolityczne. No właśnie, aby w pełni zrozumieć kontekst wyścigu kosmicznego, musimy zajrzeć do zimnych lat dyplomatycznego impasu, które nastąpiły po wojnie. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób owa era globalnych napięć dała iskrę dla wyścigu do gwiazd, w jaki sposób dwa światowe supermocarstwa wykorzystały swoje postępy w dziedzinie rakiet i technologii kosmicznej nie tylko do eksploracji, ale także do zdobycia przewagi w ziemskich sporach. Zapraszam Was na krótką podróż do epoki zimnej wojny. Zimna wojna była wyjątkową wojną? Nawet to słowo wojna tu nie pasuje. Była to era naznaczona nie starciem armii na polu bitwy, ale cichym, nieustającym napięciem, które rozlało się po całym świecie, stawiając przeciwko sobie dwa supermocarstwa – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Każdy na czele swojego sojuszu – bloku zachodniego i bloku wschodniego. Oba te molochy podzieliły świat na pół i weszły w cichą, ale mogącą mieć katastrofalne skutki walkę o globalne wpływy. Wyobraźcie sobie wielkie, historyczne starcie. Ale zamiast dwóch armii, zamiast wojowników gotowych do skrzyżowania ostrzy, widzimy dwóch arcymistrzów szachowych. Obok każdego z nich przy szachownicy leży przycisk nuklearny. Zaś ich pionki, gońcy, wieże i królowe to kraje, ideologie, gospodarki, a także technologie. Rozpoczyna się jedyny w swoim rodzaju pojedynek szachowy. Ta wojna, jeśli możemy ją tak nazwać, była anomalią, jeśli chodzi o ludzkie konflikty. Nie było powszechnej rzezi, nie było przesiąkniętych krwią pól bitewnych. Zamiast tego była rywalizacja prowadzona w cieniu poprzez szpiegostwo, wojnę psychologiczną, kampanie propagandowe i embarga gospodarcze. Zachód, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, był zróżnicowanym zbiorem narodów. Były to głównie liberalne demokracje, oparte na kapitalizmie. Z drugiej strony blok wschodni, monolit kierowany przez Związek Radziecki. Jego podstawą był komunizm i gospodarka sterowana. Sami widzicie, dzień i noc, ogień i woda. Ta ideologiczna przepaść dyktowała drogi, które oba supermocarstwa obrały w swojej walce o dominację. Stany Zjednoczone wspierały ruchy antykomunistyczne na całym świecie, podczas gdy ZSRR finansowało rewolucje mające na celu instalowanie lewicowych rządów. Zimna wojna przeszła przez kilka faz. Wszystko zaczęło się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku.
Zachodni alianci, świeżo po triumfie nad nazistowskimi Niemcami i cesarską Japonią, starali się scementować Zachód i ograniczyć wpływy ZSRR. Ich najbardziej znaczącym osiągnięciem było stworzenie NATO w 1949 roku, paktu obronnego mającego na celu odparcie jakiejkolwiek sowieckiej agresji. Sowieci, by nie dać się prześcignąć, odpowiedzieli Układem Warszawskim w 1955 roku, analogicznym sojuszem obejmującym wschodnioeuropejskich partnerów. Ale myli się ten, kto sądzi, że zimna wojna była rywalizacją tylko między USA i ZSRR. To był globalny dramat, którego sceną był cały świat. Napięcia wybuchały w Berlinie, Korei, na Węgrzech, Kubie czy w Wietnamie. W tym samym czasie oba mocarstwa walczyły o wpływy w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w dekolonizujących się państwach Afryki, Azji i Oceanii. Najważniejsze, u podstaw zimnej wojny leżała nie chęć zniszczenia przeciwnika, ale raczej rywalizacja ideologii, kapitalizm kontra komunizm. Chodziło o to, by udowodnić, że to nasza ideologia zapewnia największy postęp i dobrobyt. Przy tym była to też rywalizacja o dominację, o przewagę technologiczną, a ostatecznie o wpływy. A skoro zamierzamy panować nad światem, to może by skierować się odrobinę dalej, ku niebu? I tym właśnie sposobem docieramy do tego, jak zimna wojna stała się najlepszym paliwem dla wyścigów w kosmos. Ewentualna podróż w kosmos nie była motywowana jedynie naukową ciekawością czy ludzkimi aspiracjami. Rywalizacja o przestrzeń kosmiczną była w istocie przedłużeniem samej zimnej wojny. Był to konkurs sprawności technologicznej, dumy narodowej i ideologicznej supremacji. Podam wam prosty przykład, który wyjaśni, w jaki sposób wyścig kosmiczny był powiązany z zimną wojną. Czy wiedzieliście, że technologia potrzebna do wystrzelenia satelity, czy nawet człowieka w kosmos, jest bardzo podobna do technologii wymaganej do wystrzelenia pocisku balistycznego uzbrojonego w głowicę nuklearną? Opracowując jedno, można wykorzystać tę wiedzę na dwa sposoby. Teraz rozumiecie. Każdy krok w wyścigu kosmicznym był również krokiem w wyścigu zbrojeń, ponieważ oba narody dążyły do zbudowania większych, potężniejszych i dokładniejszych pocisków, rozwijały również zdolność do sięgania dalej w kosmos. Technologie opracowywane na potrzeby eksploracji kosmosu miały bezpośrednie zastosowanie militarne. Rakieta, która przenosi bombę atomową z jednego kontynentu na drugi, jest też zdolna osiągnąć orbitę. Zdolność do obserwowania i zbierania danych z przestrzeni kosmicznej była zaś kusząca dla szpiegostwa i wywiadu. Przy tym wszystkim wyścig kosmiczny miał również czynnik odstraszający. Pokazując swoje możliwości w kosmosie, dane supermocarstwo demonstrowało swoją siłę, swoją technologię wojskową, a to pozwalało utrzymać kruchą równowagę sił. To trochę tak jak dwóch bokserów na ringu, czekających na ruch tego drugiego. Obaj wiedzą, że są silni. Obaj wiedzą, że są wytrenowani. I obaj czują respekt przed przeciwnikiem. Żaden nie chce uderzyć pierwszy, bo spodziewa się potężnej kontry. Tym właśnie była zimna wojna. A wyścig w kosmos był substytutem wojny, zapewniającym obu stronom pole do rywalizacji, bez uciekania się do bezpośredniego konfliktu. I w ten sposób odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu geopolitycznego krajobrazu drugiej połowy XX wieku. No i proszę, tysiącletnie marzenie nagle stało się możliwe dzięki machinie wojennej i międzynarodowej rywalizacji. To ironia losu, że nasze pragnienie dotarcia do nieba zostało ostatecznie zrealizowane na tle globalnego konfliktu. Ale taka właśnie jest historia, a jej ścieżki nieraz wybrukowane są paradoksami. Tymczasem jednak obie strony natknęły się na mały problem. Aby wystrzelić coś z Ziemi w kosmos, potrzebna jest rakieta. I to nie byle jaka. Wysłanie rakiety w kosmos to nie lada sztuka. Po pierwsze trzeba pokonać grawitację.
Ziemska grawitacja nieustannie próbuje ściągnąć wszystko z powrotem w dół. Aby to przezwyciężyć, rakiety muszą być potężne i szybkie. Aby utrzymać się na orbicie, muszą poruszać się z prędkością około 28 tysięcy km na godzinę. To ponad 20 razy więcej niż prędkość dźwięku. Po drugie, waga i paliwo. Im mocniejsza rakieta, tym więcej paliwa potrzebuje ona do startu. Ale więcej paliwa oznacza również większą wagę. Widzicie tu sprzeczność? Naukowcy muszą wypracować delikatną równowagę między wagą rakiety a ilością potrzebnego jej paliwa. Dlatego też rakiety są budowane w członach, z których każdy ma własny silnik i paliwo. Gdy paliwo w jednym członie zostanie zużyte, jest on odrzucany, dzięki czemu rakieta staje się lżejsza. Wreszcie nawigacja. Nawigacja w przestrzeni kosmicznej przypomina trochę próbę trafienia w poruszający się cel, podczas gdy my również jesteśmy w ruchu, a na dodatek poruszamy się bardzo, bardzo szybko. Dolecieć na orbitę nie można po prostu celując rakietę w niebo i odpalając silniki. Naukowcy muszą obliczyć najlepszą ścieżkę, trajektorię rakiety, biorąc pod uwagę ruchy Ziemi i celu oraz przyciąganie grawitacyjne innych ciał w kosmosie. Możecie teraz zapytać, chwileczkę, czy nie było już rakiety V2 i jej technologii? Niestety, to co już mieliśmy było niewystarczające. Mieliśmy łódkę, a potrzebny był nam Titanic. Rakieta V2, choć rzeczywiście była znaczącym postępem technologicznym i pierwszym na świecie kierowanym pociskiem balistycznym dalekiego zasięgu, to nie była po prostu w stanie osiągnąć przestrzeni kosmicznej. Uznawana na całym świecie granica kosmosu to linia Karmana, 100 km nad poziomem morza. Owszem, V2 teoretycznie mogła dolecieć na około 190 km, co technicznie przekraczało linię Karmana. Ale zdolność do dotarcia w kosmos i zdolność do pozostania w kosmosie to niestety dwie różne rzeczy. Rakieta V2 nie była w stanie osiągnąć orbity, co jest niezbędnym wymogiem, aby statek kosmiczny mógł pozostać w przestrzeni kosmicznej bez spadania z powrotem na Ziemię. Osiągnięcie orbity wymaga nie tylko wspięcia się na dużą wysokość, ale także osiągnięcia wystarczająco dużej prędkości poziomej. Innymi słowy, ludzkość potrafiła rzucić kamień ku górze bardzo wysoko, ale nie potrafiła jeszcze rzucić go tak szybko, aby pozostał on na orbicie i nie spadał. Tak więc, choć rakieta V2 była prekursorem rakiet kosmicznych, to sama nie mogła zostać wystrzelona na stabilną orbitę wokół Ziemi. Nie zapominajmy jednak, V2 była ważnym krokiem, punktem wyjścia do opracowania takich rakiet, które mogły dotrzeć w kosmos i orbitować wokół Ziemi. I tak oto rozpoczęła się rywalizacja o dotarcie do gwiazd. Pierwszy cel – stworzyć lepszą rakietę. Na szczęście obie strony dokonały już pewnych postępów nawet przed II wojną światową. Opowiem wam pokrótce, kto i od czego zaczął nasz pierwszy etap wyścigu w kosmos. Najpierw zagłębmy się w labirynt radzieckiego programu rakietowego. Ta historia zaczyna się na długo przed II wojną światową, w 1921 roku, kiedy to koncepcja rakiet była bliższa fantastycznym wyobrażeniom Juliusza Verna niż twardej nauce. Nastawieni na cele wojskowe Sowieci założyli laboratorium dynamiki gazu, aby zgłębić tajemnicę rakiet na paliwo stałe. Inicjatywą tą kierował Nikołaj Tichomirow. Lata 30. przyniosły dalsze postępy pod egidą grupy badań nad ruchem odrzutowym. Spotkały się tam najbystrzejsze umysły radzieckiej nauki o rakietach, w tym Siergiej Korolow, Friedrich Zander, Michał Tichonrawow i Leonid Duszkin. Zwieńczeniem tego kolektywnego geniuszu było wystrzelenie GIRD-10, pierwszej radzieckiej rakiety napędzanej cieczą w 1933 roku. Ale potem nadeszła wielka czystka, brutalna próba konsolidacji władzy przez Józefa Stalina. Czystka z lat 36-38 nie szczędziła nikogo i odcisnęła piętno również na sowieckim postępie naukowym. Pod koniec wojny, w
1944 roku do radzieckich uszu dotarły pogłoski o programie rakietowym nazistowskich Niemiec. Rozpoczął się wyścig o odzyskanie komponentów rakiety V2. Wyścig, który doprowadził do założenia Instytutu Rabe w 1946 roku. Miejsca, gdzie najlepsi niemieccy naukowcy zajmujący się dotąd rakietami zostali pozyskani do realizacji radzieckich ambicji. Owe ambicje były zasilane kolektywnym poczuciem, że tak naprawdę Związek Radziecki jedyne co robi, to broni się przed Ameryką. Choć opracowuje broń, to zamierza jej używać tylko defensywnie. Ale jak to? Cóż, rany odniesione w II wojnie światowej były w radzieckiej psychice głębokie. Pamięć o wojnie z Niemcami, o inwazji w 1941 roku, utrata 27 milionów sowieckich istnień wciąż były żywe. Co więcej, Sowieci nagle znaleźli się w nowej rzeczywistości, rzeczywistości broni atomowej. A tą broń dzierżyły na razie tylko Stany Zjednoczone, jedyna potęga nuklearna do końca 1949 roku. Aby przeciwdziałać postrzeganemu amerykańskiemu zagrożeniu, Stalin nakazał w 1947 roku opracować międzykontynentalne pociski balistyczne. Kilka lat później, w 1953, Korolow otrzymał zielone światło na opracowanie rakiety R-7 Semyorka. Chwilę później świat ujrzał pierwszy w pełni funkcjonalny pocisk międzykontynentalny. Ta gigantyczna maszyna stanowiła trzon wszystkich nadchodzących radzieckich załogowych misji kosmicznych. Skierujmy teraz nasz wzrok za Atlantyk. Co działo się na amerykańskim froncie wyścigu rakietowego? Najpierw cofnijmy się w czasie aż do 1914 roku. Przedstawiam wam skromnego profesora fizyki z Clark University w Worcester. Jego nazwisko? Robert Goddard. Nieznany otaczającemu go światu, ten cichy naukowiec formułuje myśli, które zmienią nasze rozumienie kosmosu. Pewnego dnia w 1915 roku Goddard wpadł na niesamowity pomysł. Wyobraźcie sobie, że macie balon pełen powietrza. Ten balon puszczacie. Powietrze wydostaje się z balonu z tyłu i to powoduje, że balon leci w przód. Rakieta działa na podobnej zasadzie. Strzela odrzutem do tyłu, a to popycha ją do przodu. Co zatem było przełomowego w myśli Goddarda? Otóż wedle naszego profesora nie ma znaczenia, czy rakieta jest w powietrzu, czy wyżej w kosmosie, czyli w próżni bez powietrza. Zawsze będzie lecieć do przodu, jeśli tylko działa odrzut. Do tej pory ludzie myśleli, że rakiety mogą działać tylko wtedy, gdy mają coś, od czego mogą się odepchnąć, to znaczy od powietrza. Ale Goddard twierdził, że rakiety mogą działać nawet w próżni, gdzie nie ma niczego, co mogłoby służyć jako podpórka. Innymi słowy, Goddard twierdził, że rakieta będzie działać, jeśli tylko ciągle będzie wypychać wylotowy gaz. Nie ma znaczenia, czy na Ziemi, czy w kosmosie, w próżni. To było przełomowe myślenie. Minęło trochę czasu, zanim Goddard uzasadnił swoje pomysły, ale w 1920 roku opublikowano artykuł Goddarda A Method of Reaching Extreme Altitudes – Sposoby osiągania znacznych wysokości. Zawierał on tezę, że rakiety mogą być wykorzystywane do wysyłania ładunków na Księżyc. Niestety, prasa podchwyciła to śmiałe twierdzenie. Już następnego dnia New York Times publikuje szkalujący artykuł, w którym wyśmiewa teorię Goddarda. Naukowiec staje się kpiną, przedstawiany jest jako rozmarzony głupiec. W odpowiedzi na tę publiczną drwinę Goddard ma prostą, ale celną ripostę. Każda wizja jest żartem, dopóki pierwszy człowiek jej nie zrealizuje. Gdy zaś wizja zostaje zrealizowana, staje się powszechnie akceptowana. Trudno o bardziej prawdziwe słowa. Pozostajemy tymczasem w Ameryce. Czeka na nas bowiem drugi gość. To również naukowiec i jego już znacie. Ponownie spotykamy się z Wernherem von Braunem, utalentowanym niemieckim inżynierem rakietowym, który wraz ze swoim zespołem został wywieziony z powojennych Niemiec w 1945 roku w ramach operacji Paperclip.
Stany Zjednoczone zdobyły nie tylko skarb w postaci rakiet V2, ale także miały już zespół mistrzów zdolnych do okiełznania i do udoskonalenia ich potencjału. Stacjonując w surowych krajobrazach Nowego Meksyku na wojskowym poligonie, Von Braun i jego zespół mieli za zadanie wskrzesić zdobyte rakiety V2. Nie tylko szkolili amerykańskich inżynierów w sztuce rakietowej, ale także, uwaga, wykonali pierwsze zdjęcia Ziemi z kosmosu, wystrzeliwując umocowany na V2 aparat fotograficzny wysoko w górę. Ależ to musiał być inspirujący moment, po raz pierwszy spojrzeć na naszą błękitną planetę z tak obcego, wysokiego punktu obserwacyjnego. Pamiętam, gdy sam, jakieś 15 lat temu, pierwszy raz włączyłem na komputerze Google Earth, jak wielkie wrażenie na mnie zrobiło to, że mogłem dowoli zoomować w dowolne miejsce na całym świecie. Mogę więc tylko domyślać się, co musieli czuć autorzy pierwszego zdjęcia z kosmosu. Dekadę później mamy pierwszy owoc amerykańskich starań. Atlas A, międzykontynentalny pocisk balistyczny. Został on później zmodernizowany do Atlas D, służąc zarówno jako nośnik ładunków nuklearnych, jak i pojazd startowy dla wczesnych załogowych misji kosmicznych. Dobrze zatem. Widzimy piramidę rozwoju amerykańskich i radzieckich rakiet, a to oznacza jedno. Stoimy u progu nowego etapu w historii ludzkości. Przygotujcie się na wejście w ekscytujący rozdział. Wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity. Kto jako pierwszy osiągnie ten cel i w jaki sposób? Idźmy dalej. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego wizja satelity na orbicie Ziemi ma tak wiele czaru, tak bardzo nas inspiruje? Wyobraźmy sobie przez chwilę wystrzelenie pocisku rakietowego. Bez wątpienia inspirująca demonstracja siły i zaawansowania technologicznego. Ale porównajmy to z satelitą. Dla mnie jest coś po prostu zapierającego dech w piersiach w tym, by umieścić coś na stałe, na tysiącletnim, niezmiennym wydawałoby się niebie. Wykonane ludzką ręką metalowe oko, monitorujące pogodę, badające ziemską magnetosferę, umożliwiające komunikację na ogromne odległości. Agent za chmurami, zdolny do szpiegowania wrogów. Orbitujący satelita jest czymś więcej niż tylko znakiem przewagi technologicznej. To symbol panowania danego narodu nad nauką i przestrzenią kosmiczną. Pośród lodowatego napięcia zimnej wojny, symbolika takiego triumfu w połączeniu z praktycznymi zastosowaniami były bardzo kuszącą perspektywą. Sztuczne satelity symbolizowały kolejny, ambitny skok w kierunku ostatecznej granicy. Pomyślcie, ile propagandy, ile efektu wizerunkowego można było wycisnąć z wystrzelenia pierwszego satelity, z zadeklarowania, że oto jako pierwszy naród w historii okiełznaliście niebo i dokonaliście jego trwałej zmiany. Chyba już rozumiecie, czemu wystrzeliwanie satelitów było perspektywą znacznie bardziej kuszącą niż zwykła technologia rakietowa. Na kalendarzu mamy rok 1955, a scena już czeka. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki ze swoimi pociskami balistycznymi są gotowe, by zgłosić swoje roszczenia do kosmosu. 29 lipca sekretarz prasowy prezydenta Eisenhowera deklaruje zamiar wystrzelenia przez Stany małych satelitów okrążających Ziemię. Miało to się odbyć w latach 57-58 w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Zaledwie 4 dni później sowiecka odpowiedź. Naukowiec Leonid Siedow ogłasza, że oni również planują wystrzelić satelitę w najbliższej przyszłości. Wydaje się, że obie strony idą łeb w łeb. Czy jednak na pewno było to tak łatwe zadanie, wystrzelenie satelity na orbitę? Ze względów propagandowych obie strony oczywiście sprawiały wrażenie, że umieszczenie przez nie satelity na orbicie to był banał. Ponieważ jednak był to pionierski projekt, wymagał ogromnej ilości planowania po obu stronach.
Amerykanie jednak nie zdawali sobie sprawy, że Sowieci są dużo bardziej zdeterminowani, by wygrać. Z Korolowem na czele przekonali oni Sowiecką Akademię Nauk do powołania specjalnej komisji. Jej zadanie? Bardzo proste. Pokonać Amerykanów i dostać się na orbitę jako pierwsi. Rada Ministrów Związku Radzieckiego zawarła pakt milczenia, oznaczając swój program kosmiczny jako ściśle tajny. Program był tak tajny, że przeciętny obywatel radziecki miał tylko przelotne przebłyski jego istnienia. Starty, nazwiska, szczegóły misji. To wszystko było niejawne. Tymczasem w Ameryce? W Ameryce sprawy toczyły się spokojniejszym tempem. Prezydent Eisenhower początkowo obawiał się, że satelita przelatujący nad innym krajem może być postrzegany jako naruszenie przestrzeni powietrznej tego kraju. Martwił się, że Sowieci wykorzystaliby taki amerykański ruch do propagandowego zwycięstwa. Eisenhower i jego zespół ustanowili więc precedens. Wierzyli, że suwerenność narodu nie wykracza poza linię Kermana, poza granicę 100 km nad poziomem morza. Już o niej wspominałem, ale pozwólcie, że opowiem dwa zdania więcej. Linia Kermana to zasadniczo granica między ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną. Została ona nazwana na cześć Theodora von Kármána, fizyka, który obliczył, że w okolicach tej wysokości, 100 km nad morzem właśnie, atmosfera jest zbyt rozrzedzona, by umożliwić tradycyjny lot, na przykład samolotu. Dlatego powyżej tego punktu, tej linii, zaczynają obowiązywać zasady dotyczące lotów kosmicznych, w przeciwieństwie do tych dotyczących podróży lotniczych. Taką też logiką kierował się Eisenhower. Ale Eisenhower miał jeszcze jedną obawę. Bał się, że używając rakiet wojskowych, sprowokuje Związek Radziecki do dyplomatycznej reakcji. Zdecydował się więc użyć niemilitarnej rakiety Vanguard, skutecznie odsuwając na bok zespół von Brauna i jego lepszą, ale wojskową rakietę Jupiter C. Dni mijały, a zarówno Amerykanie, jak i Sowieci milczeli. Czy czujecie te emocje? Żadna ze stron nie wiedziała dokładnie, kiedy spodziewać się ruchu z drugiej strony. Jedyną rzeczą, którą można było robić, to jak najszybciej przejść do ukończenia rywalizacji i wystrzelić swojego satelitę, zanim zdąży to zrobić przeciwnik. A zatem przejdźmy do następnego rozdziału tej sagi wyścigu kosmicznego i dowiedzmy się, kto i jak pochwycił palmę pierwszeństwa. Nadstawcie radioodbiorniki na niebo. Na początek posłuchajcie proszę tego dźwięku. Jest rok 1957, a z głębi cichej nocy dobiega takie właśnie powtarzalne i delikatne pikanie, przenikające ściany amerykańskiego laboratorium. Naukowcy pracujący do późna w nocy, morze białych fartuchów oświetlonych miękkim, sterylnym blaskiem świateł, nagle przerywają swoją pracę. Ich spojrzenia spotykają się. Ciekawość zamienia się w ciche zamieszanie, a następnie w powoli kiełkującą świadomość. Ten sygnał, to pikanie, pochodziło spoza granic Ziemi. Źródłem tego sygnału był Sputnik, pierwszy na świecie sztuczny satelita. Ta metalowa kula, wystrzelona przez Sowietów w bezkres kosmosu, transmitowała właśnie z orbity swoją triumfalną symfonię. Każde jedno takie piknięcie, pulsujące w laboratoryjnych głośnikach, stanowiło proklamację zwycięstwa Sowietów. Sputnik nie był tylko metalową kulą na orbicie. Był zwiastunem rzeczywistości, która jeszcze kilka dni wcześniej wydawała się rodem z science fiction. Należało zadać sobie pytanie, jakie inne, bardziej niszczycielskie ładunki mogą zostać teraz wystrzelone w przestworza. Głowica nuklearna, cicho czekająca na zimnej orbicie, gotowa do zrzucenia deszczu ognia na świat poniżej? To była mrożąca krew w żyłach myśl. Myśl, która zawładnęła sercami Amerykanów. 4 października 1957 roku był dniem, w którym świat obudził się w nowej rzeczywistości. Sputnik 1
produkt radzieckiej ambicji, nie tylko poleciał w kosmos, ale także zapisał się na stałe w annałach historii. Przez 21 dni rytmiczne pikanie Sputnika rozbrzmiewało na całym świecie. Tak, życie Sputnika trwało krótko. Zaledwie 57 dni po wystrzeleniu rozpadł się po ponownym wejściu w ziemską atmosferę. Ale jego dziedzictwo przetrwało, wyznaczając początek nowej ery eksploracji kosmosu. Było jasne, że ZSRR lewym sierpowym zadało pierwszy bolesny cios. Ale zaraz nadchodził już drugi cios. Przesuwamy kalendarz zaledwie o miesiąc do przodu, z października na listopad 1957 roku. Znajdujemy się w ZSRR, gdzie Sputnik 1 właśnie był celebrowany wszemi wobec. Morale poszybowało, a w powietrzu można było czuć smak triumfu. Na czele tej zwycięskiej fali stał Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz partii komunistycznej. Nie chcąc spocząć na laurach, Chruszczow z błyskiem w oku nakazał Siergiejowi Korolowowi, czołowemu inżynierowi rakietowemu, powrót do deski kreślarskiej. Jego zadanie? Uświetnić 40. rocznicę rewolucji bolszewickiej jeszcze jednym metalowym dziełem w kosmosie. Tak więc, w ślad za Sputnikiem 1, zaledwie 30 dni później Sputnik 2 wyruszył w kosmos. Ale tym razem stawka była wyższa, a wyzwanie trudniejsze. W przeciwieństwie do pierwszego Sputnika, Sputnik II nie zadowolił się jedynie przełamaniem ziemskiej grawitacji i transmisją sygnału radiowego na Ziemię. Sputnik 2 niósł ze sobą arsenał instrumentów naukowych, pragnąc odkryć tajemnice wszechświata. Na pokładzie umieszczono m.in. spektrofotometr i licznik Geigera, którym powierzono zadanie badania promieniowania słonecznego i promieni kosmicznych. Lecz to nie wszystko. Sputnik 2 w swojej kapsule skrywał jeszcze jedną rzecz. Żywą istotę. Małego, psiego astronautę o imieniu Łajka. Chciałbym wam teraz opowiedzieć o ważnym aspekcie kosmicznej eksploracji. Odchodzimy od maszyn na rzecz ssaków, od zimnego metalu na rzecz bicia żywych serc. Przed wami etap wyścigu kosmicznego, który rozszerza granice percepcji i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy poza Ziemią może przetrwać życie? Wysyłanie maszyn w kosmos to jedno. Jasne, to trudne, ryzykowne i przełomowe. Ale wysyłanie żywych stworzeń? Cóż, to zupełnie inna bajka. Tutaj mamy do czynienia nie tylko z fizyką i inżynierią, ale także z biologią, systemami życia i kwestiami etycznymi. W latach 50. u zarania ery kosmicznej ludzkość stanęła na skraju nowego wyzwania. Pojawiła się potrzeba odpowiedzi na odwieczne pytanie. Czy życie może przetrwać poza granicami naszego niebiesko-zielonego globu? A jak to sprawdzić? Odpowiedzią zostali nasi współmieszkańcy Ziemi, oddelegowani w naszym imieniu w próżni kosmosu. Nie oszukujmy się. Z etycznego punktu widzenia poruszamy się tu po grząskim gruncie. Ówcześni naukowcy, motywowani mieszanką zimnowojennej rywalizacji i naukowego pragnienia, postrzegali te pionierskie misje jako konieczne, jako kamienie milowe na drodze do gwiazd. Można by rzec zło konieczne. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Te stworzenia wyruszyły w niebo, by stawić czoła nieznanemu. Nie zgłosiły się na ochotnika, nie zapisały się na tę kosmiczną podróż, były wybranymi, niewinnymi uczestnikami naszej wielkiej naukowej narracji. To inspirująca, a zarazem dołująca perspektywa. Nie zrozumcie mnie proszę źle. Etyka to pole szarości, bez czerni i bieli. Wiele się nauczyliśmy dzięki owym zwierzęcym misjom. Przyczyniły się one do postępów, jakie poczyniliśmy w eksploracji kosmosu. Wciąż jednak musimy się zmagać z pytaniem, jakim kosztem to wszystko było? W dzisiejszych czasach, z technologią, którą dysponujemy, z wiedzą, którą zgromadziliśmy, sprawa jest prostsza. Świat nauki jest zgodny, że każde życie, nieważne jak małe, ma swoją wartość.
Kiedy my, świadomi odkrywcy, kontynuujemy dążenie do gwiazd, zawsze upewniamy się, że nasze ambicje nie depczą innych współmieszkańców Ziemi. W końcu, czyż nie jest znakiem rozpoznawczym prawdziwie zaawansowanego gatunku to, że sprawuje on władzę ze współczuciem? Ale podczas wyścigu kosmicznego wysyłanie zwierząt było postrzegane jako niezbędny, naturalny niejako krok do zrozumienia, czy życie może przetrwać poza ziemską atmosferą. Łajka, psi kosmonauta ze Sputnika, nie była bowiem pierwsza. Zwierzęta w kosmosie to opowieść, która zaczęła się od muszek owocówek. Tak, dobrze słyszeliście. Skromne muszki owocówki. Były one pierwszymi podróżnikami, którzy przekroczyli granice atmosfery, wznosząc się na wysokość prawie 70 km nad Ziemią na czubku rakiety V2. Ci skrzydlaci odkrywcy poszybowali w niebo wraz z nasionami żyta i bawełny, a było to w lutym 1947 roku. Celem było odkryć wpływ promieni kosmicznych na żywe organizmy. I zarazem pierwszy sukces. Pojemnik z muszkami dotarł na Ziemię. Owadzi astronauci wrócili cali i zdrowi ze swojej niebiańskiej przygody. Dalej jednak jest już smutniej. W latach 48-51 szereg odważnych, lecz skazanych na zagładę ssaków, małp i myszy zostało wyniesionych przez tworza przez amerykańskich naukowców. Albert, sympatyczna małpa, był jednym z nich, wznosząc się na wysokość 133 km w rakiecie V2. Albert przetrwał lot, ale zginął przy uderzeniu o ziemię. Sowieci mieli więcej szczęścia po swojej stronie. W 1951 roku wysłali dwóch psich astronautów, Cygana i Dezika, 100 km w górę. Co najważniejsze, udało im się bezpiecznie sprowadzić ich z powrotem do domu. Stany Zjednoczone poszły w ich ślady, sprowadzając na ziemię małpę Yorick wraz z 11 myszami. Los jednak ponownie nie chciał się uśmiechnąć do Amerykanów. Pomimo, że Yorick przetrwał kosmiczną podróż, to uległ palącemu słońcu Nowego Meksyku, czekając zbyt długo na ratunek. Stawka wzrosła jeszcze bardziej pod koniec 1959 roku, kiedy Sowieci wysłali na orbitę pierwsze zwierzę, byłego bezpańskiego psa o imieniu Łajka. Oto jej historia. Sowieci, jak wspominałem, byli już zaprawieni w wynoszeniu psów na duże wysokości. Płynnie przeszli więc do wysłania Łajki wyżej, już na orbitę ziemską. Łajka znajdowała się w szczelnej kapsule, wyposażonej w system regeneracji powietrza, wentylator i wyściełaną kabinę. Jej jedzenie, galaretowata mieszanka wody, agaru i mięsa, było umieszczone nieopodal. Uprząż, worek na nieczystości i elektrody do monitorowania parametrów życiowych uzupełniały jej wyposażenie. Wydawać się mogło, że przewidywano powrót Łajki na Ziemię. Rzeczywistość była jednak ponura. Nie było żadnego planu bezpiecznego jej sprowadzenia. Zapas tlenu miał się skończyć po 10 dniach. Po tym okresie, jeśli Łajka miałaby jeszcze przeżyć, podano by jej zatrutą porcję jedzenia. Niestety, sprawy przebiegły gorszym torem. Gdy tylko Sputnik 2 wystartował, dane biometryczne już alarmowały, że Łajka była zestresowana. Z czasem jej odczyty znormalizowały się, ale kabina zaczęła się stopniowo nagrzewać. Temperatura ostatecznie wzrosła do 40 stopni Celsjusza. To dla biednego psa było skrajnie upalne środowisko. W ciągu kilku godzin jej sygnały biometryczne zanikły, a upiorna cisza w eterze oznaczała tylko jedno – niefortunną śmierć Łajki z powodu przegrzania. Sputnik 2, pojazd, który wyniósł pierwsze żywe stworzenie na orbitę, spędził 162 dni okrążając naszą planetę. 14 kwietnia 1958 roku ponownie wszedł w ziemską atmosferę, kończąc swoją podróż. Ta opowieść, opowieść Łajki, jest trzeźwiącym przypomnieniem ceny, jaką czasami płacimy za naszą nieustanną pogoń za eksploracją i wiedzą. Tym fragmentem dzisiejszej opowieści chciałem oddać należną pamięć zwierzęcym astronautom, którzy pomogli utorować drogę ludzkiej eksploracji kosmosu. Ich zwierzęce historie są świadectwem ambicji,
pomysłowości, a czasem zuchwałości naukowców i inżynierów tej epoki. Ich podróże, poświęcenia, sukcesy i porażki odegrały rolę w kształtowaniu wyścigu kosmicznego. Przypominają nam o złożoności, niepewności i zuchwałości tego kosmicznego przedsięwzięcia. A my tymczasem powracamy do zimnowojennej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której Stany Zjednoczone przegrywały 2-0. Pierwszy sztuczny satelita i pierwsze żywe stworzenie na orbicie. Sputnik i Łajka. Spróbujmy postawić się w sytuacji Ameryki w następującym momencie. Jest szczyt zimnej wojny. ZSRR, główny rywal na praktycznie każdym froncie. Militarnym, gospodarczym, ideologicznym. Właśnie zadał wam nie jeden, ale dwa miażdżące ciosy. Wysuwa się na prowadzenie wyścigów w kosmos. Strach, niepewność, zaskoczenie. To gorzkie pigułki, które trudno było przełknąć. Ale czuć też szacunek dla przeciwnika i nawet iskrę determinacji. Przecież wyścig w kosmos dopiero się zaczyna i jeszcze o wiele toczy się gra. Jak byście zareagowali w miejscu Ameryki? Widzicie, gdy ważący ponad pół tony Sputnik 2 bez wysiłku poszybował w kosmos, był to sygnał alarmowy, że Sowieci są daleko w przodzie, jeśli chodzi o technologię rakietową. Tym, co naprawdę dało radzieckiej rakiecie przewagę, były koncepcje opracowane przez niemieckich naukowców zajmujących się rakietami, takie jak rygorystyczne ograniczanie masy, precyzyjna kontrola paliwa, niższy stosunek ciągu do masy. Stany Zjednoczone nie zdawały sobie sprawy, jak bardzo technologicznie w tyle zostawili ich Sowieci. Jak więc można sobie wyobrazić, fala szoku, która przetoczyła się przez Stany, była ogromna. Żadne wydarzenie od czasu Pearl Harbor nie wywołało takich reperkusji w życiu publicznym, napisał historyk Walter McDougall. Podczas gdy Sowieci dążyli do gwiazd, Ameryka tylko drapała się po głowie, skupiona na samochodach i konsumpcyjnych gadżetach. Nastąpił nagły kryzys zaufania do amerykańskiej technologii, wartości, polityki i wojska. I o to właśnie chodziło ZSRR. Pokazać, że komunizm wygrywa z kapitalizmem. Co gorsze jednak, wśród amerykańskich obywateli zapanowało poczucie strachu, niepokoju. Prezydent Eisenhower 5 dni po wystrzeleniu Sputnika I próbował stłumić rosnący strach wśród swoich obywateli. Bagatelizował radziecki wyczyn. Twierdził, że to tylko zwykłe osiągnięcie naukowe, a nie zagrożenie militarne czy zmiana w rankingu globalnych potęg. Choć Eisenhower publicznie robił dobrą minę, to wiedział, że musi stawić czoła trzem trudnym prawdom. Po pierwsze, Sowieci wyprzedzali wolny świat, w tym Stany Zjednoczone, w wyścigu o przestrzeń kosmiczną. Po drugie, jeśli sowiecka dominacja się utrzyma, może to rzucić cień na międzynarodową pozycję Ameryki. Po trzecie wreszcie, gdyby Sowieci osiągnęli przewagę militarną w kosmosie, mogłoby to stanowić bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Rad nie rad, Eisenhower rozkazał przyspieszyć projekt satelit Vanguard. Pośpiech jednak nie był dobrym doradcą. 6 grudnia podjęto próbę wystrzelenia amerykańskiego satelity. Rakieta Vanguard wzniosła się na, uwaga, cały 1 metr w powietrze. Wówczas silnik stracił ciąg, a rakieta natychmiast opadła z powrotem na stanowisko startowe i eksplodowała. Start zakończył się spektakularną porażką, a amerykański satelita zyskał przydomek Kaputnik. Po tym publicznym fiasku zespół von Brauna w końcu otrzymał zielone światło na użycie swojej rakiety Jupiter C. 31 stycznia 1958 roku, prawie 4 miesiące po wystrzeleniu Sputnika 1, Stany Zjednoczone w końcu odniosły zwycięstwo, wystrzeliwując swojego pierwszego amerykańskiego satelitę. Explorer 1 zawierał miernik mikrometeorytów i rurkę Geigera-Millera, a jego lot dostarczył danych potwierdzających istnienie kosmicznych pasów Van Allena. Dlaczego to takie ważne odkrycie? Cóż, tak jak samochód ma swoje zderzaki,
Tak pasy Van Allena to, mówiąc najprościej, kosmiczne zderzaki Ziemi. To takie niewidzialne tarcze zbudowane z naładowanych cząstek uwięzionych przez ziemskie pole magnetyczne. Te pasy chronią nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, ale mogą być również niebezpieczne dla satelitów i astronautów. Zbyt duża ekspozycja na te naładowane cząstki może uszkodzić sprzęt elektroniczny i stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dzięki Explorerowi 1 dowiedzieliśmy się, że musimy być naprawdę ostrożni, gdy wysyłamy rzeczy lub ludzi w kosmos. Potwierdzenie istnienia pasów Van Allena było ważnym krokiem naprzód. Tym niemniej, Explorer 1 wciąż był któryś z kolei na orbicie. Pierwszeństwo propagandowe wciąż mieli Sowieci. Potrzebne były zatem kolejne poważne kroki. W kwietniu 1958 roku, podążając za radzieckim tropem, prezydent Eisenhower zalecił kongresowi stworzenie agencji, która kierowałaby działaniami kosmicznymi. W rezultacie powstała NASA. Ameryka, początkowo ogłuszona radzieckimi sukcesami, była gotowa na kolejną rundę kosmicznych zmagań. A wszystko to podczas nawigowania zarówno przez widoczne napięcia geopolityczne, jak i niewidoczne pasy Van Allena. Kolejne etapy wyścigu zaś miały się właśnie rozpocząć. Przodować w nich miały zaś roboty. Jak trudna musi być próba wylądowania na obcym świecie? Trzeba zmierzyć się z pustką kosmosu, walczyć z zawiłościami zaawansowanej technologii, do tego wykonywać skomplikowane obliczenia związane z dynamiką lotu, a przy tym ciągle trzeba utrzymywać komunikację i na koniec bezpiecznie wylądować. Zarówno USA, jak i ZSRR wiedziały, że ryzyko dla życia jest realne. Dowiodły zresztą tego próby ze zwierzętami. Aby to ryzyko ograniczyć, narodziły się bezzałogowe sondy księżycowe. Były to zrobotyzowane statki kosmiczne, pionierscy odkrywcy, wysyłani zarówno przez Amerykanów, jak i Sowietów w kierunku Księżyca. Roboty te były pierwszymi odkrywcami, których zadaniem było gromadzenie danych i testowanie technologii lądowania, a ich sukcesy i porażki wytyczały ścieżkę dla ostatecznego przybycia ludzi. Robotyczne sondy kosmiczne odegrały kluczową rolę w wyścigu kosmicznym. Po pierwsze, takie sondy mogą przenosić różne instrumenty naukowe do badania ciał niebieskich. Mogą mierzyć skład atmosfery, pola magnetyczne, poziomy promieniowania i wiele więcej. Takie dane są nieocenione dla zrozumienia wszechświata i naszego miejsca w nim. To zaś pozwala na przygotowanie się do misji z udziałem ludzi. Zrobotyzowane sondy pomogły zbadać Księżyc, zebrać dane na temat wszystkiego, od warunków powierzchniowych po poziomy promieniowania. Jak wspomniałem, wysyłanie ludzi w kosmos jest kosztownym i ryzykownym przedsięwzięciem. Sondy zrobotyzowane są tańsze, a w przypadku niepowodzenia misji nie dochodzi do utraty życia ludzkiego. To sprawia, że sondy są atrakcyjną opcją do eksploracji kosmosu. To wszystko brzmi pięknie, prawda? Gdzie jest więc haczyk? Niestety roboty dużo ważą. Nawet teraz, te nowoczesne, a wyobraźmy sobie 60 lat temu, a zatem obie strony siadły z powrotem do desek kreślarskich. Był rok 58, gdy Sowieci zmodernizowali swoją rakietę R-7, wyposażając ją w możliwość wyniesienia na Księżyc 400-kilogramowego ładunku. Rozpoczął się program Luna. Pierwsze trzy próby zakończyły się jednak fiaskiem. Ale potem Luna 1, sukces, wystrzelona w 59 roku, szybuje, zdawało się celnie, ale o włos mija Księżyc. Niezrażona Luna 2 dosłownie odcisnęła swoje piętno, uderzając w Księżyc, podczas gdy Luna 3 wykonała nigdy wcześniej niewidziane zdjęcia jego niewidocznej dla nas drugiej strony. Program Luna, choć naznaczony niepowodzeniami, jest świadectwem prób i postępu. W amerykańskim narożniku rok 58 to debiut programu Pioneer. Pioneer 4 dokonuje udanego przelotu nad Księżycem w 59 roku. NASA wprowadza kolejny program, Ranger.
Początki są burzliwe, szereg niepowodzeń, ale los odwrócił się w 64 roku, gdy Ranger 7 wykonuje kilka tysięcy zdjęć powierzchni Księżyca. Ktoś mógłby teraz zapytać, skoro sondy kosmiczne były w stanie dotrzeć na Księżyc, a nawet teoretycznie na nim wylądować, to po co wysyłać na niego ludzi? Cóż, tu kłania się nasza ludzka natura. My chcemy osiągać, pokonywać trudności. To trochę tak, jakby Magellan wysłał zdalnie sterowaną motorówkę wokół świata. Teoretycznie tak, opłynąłby go jako pierwszy, ale w praktyce dziś w ogóle nie znalibyśmy jego imienia, tylko tego podróżnika, który samodzielnie wyprawił się wokół globu. Podobnie było z lotami w kosmos. A zatem, zrobotyzowane sondy kosmiczne przygotowały grunt pod to, co miało nadejść. Zbliżamy się bowiem do kulminacyjnego punktu naszych kosmicznych kronik, wkroczenia ludzkości do gwiazd. Choć trudno w to uwierzyć, to udało nam się przejść od wysyłania muszek, owocówek, myszy i małp do podjęcia decyzji, że nadszedł czas, abyśmy my, ludzie, sami przekroczyli granice Ziemi. Zbliżamy się do pasjonującej części kosmicznego wyścigu. Widzicie, nie ma jedynego, najlepszego sposobu na to, by wysłać człowieka w kosmos i umożliwić mu bezpieczny powrót. To naprawdę były pionierskie decyzje. Wszystko robiono pierwszy raz, a obie strony decydowały się na odrobinę inne podejście, jeśli chodzi o swoje statki kosmiczne. Sowiecki statek kosmiczny Wostok to dość toporna konstrukcja, zakończona kulistym modułem dla kosmonauty o średnicy około 2,3 metra. Konstrukcja Wostoka była podyktowana potrzebą stworzenia prostego, niezawodnego pojazdu, który mógłby być szybko produkowany. Sowieci zdecydowali się na dość spektakularny sposób powrotu na Ziemię. Po wejściu na orbitę, na wysokości 7000 metrów, kosmonauta miał być katapultowany nad terytorium ZSRR, a następnie opaść na spadochronie. Kapsuła zaś lądowała niezależnie. W tym samym czasie NASA również próbowała wysłać człowieka w kosmos. Merkury wyglądał jak stożek o wysokości około 2 metrów i średnicy nieco ponad 1,8 metra u podstawy. Na czubku miał osłonę termiczną, chroniącą podczas ponownego wchodzenia w ziemską atmosferę. Merkury był zaprojektowany tak, by wytrzymać ciepło ponownego wejścia w atmosferę. W przeciwieństwie do Wostoka, amerykański astronauta pozostawał w środku przez całą drogę powrotną na Ziemię, lądując z całą kapsułą na spadochronach na oceanie. Dwa różne podejścia, jeden cel. Bezpiecznie wysłać człowieka w kosmos i z powrotem. Wydawało się, że tym razem wyścig jest równy. Ale Sowieci ponownie wyprzedzili Stany Zjednoczone. Do akcji wkracza Jurij Gagarin. Jurij, młody radziecki chłopak, urodził się w skromnej wiosce Kłuszyno, obecnie w obwodzie smoleńskim w Rosji. Było to 5 lat przed wojną, 9 marca 1934 roku. Jego rodzice, Aleksiej Iwanowicz Gagarin i Anna Timofiejewna Gagarina, pracowali w kołchozie. Rodzina Gagarina, podobnie jak wiele innych w Związku Radzieckim, doświadczyła surowych realiów nazistowskiej okupacji podczas II wojny światowej, a dwójka jego starszego rodzeństwa została przymusowo deportowana do Niemiec, by powrócić dopiero po zakończeniu wojny. Od najmłodszych lat Jurij fascynował się kosmosem, marząc o tym, by pewnego dnia podróżować wśród gwiazd. Ścieżka życia Jurija nie zawsze była jednak bliska chmurom. Rozpoczął jako praktykant w zakładzie metalurgicznym, dalej kończąc technikum w Saratowie. Tam dopiero dołączył do aeroklubu. Jego miłość do latania rozkwitła i z determinacją zarówno uczył się, jak i pilotował lekkie samoloty. Wówczas dostrzeżono jego talent. W 1955 roku ukończył edukację techniczną i został wysłany na wojskowe szkolenie lotnicze. W tym okresie poznał Walentinę, którą poślubił w 1957 roku po zdobyciu skrzydeł pilota MiG-15.
Gdy skończył szkołę, został wysłany do bazy lotniczej w obwodzie murmańskim, rzut kamieniem od granicy z Norwegią. Potem jego kariera nabrała tempa. W 60 roku Gagarin został wybrany wraz z 19 innymi osobami do radzieckiego programu kosmicznego. Przeszedł szeroko zakrojony proces selekcji. Jego wzrost, 1,57 m, był zaletą w ciasnych przestrzeniach kokpitu Wostoka. Kandydaci zostali poddani szeregowi żmudnych testów i intensywnemu treningowi. Spośród 20 Jurij Gagarin i German Titov wyłonili się jako najlepsi pretendenci do pierwszego startu. Gagarin został wybrany jako pierwsza opcja, Titov jego zastępstwem, gdyby coś poszło nie tak. Na ostateczny wybór Gagarina mogło mieć wpływ jego skromne pochodzenie i sympatyczna osobowość. Gagarin jeszcze o tym nie wiedział, ale miał wkrótce stać się przepustką do czołowej pozycji ZSRR w wyścigu w kosmos. Cofnijmy się teraz do 11 kwietnia 1961 roku. Jest pogodny poranek na kosmodromie Bajkonur. Monstrualna rakieta Wostok K i jej mały towarzysz, statek kosmiczny, przebyły kilkukilometrową drogę na stanowisko startowe. Przeprowadzono dokładną kontrolę, upewniając się, że jest gotowa do monumentalnego zadania, do którego została stworzona. O 10 rano czasu moskiewskiego dwaj kosmonauci, Gagarin i Titov, zostają wprowadzeni do kabiny, by po raz ostatni zapoznać się z planem lotu. Następnego dnia, 12 kwietnia 1961 roku, dokładnie o 9.07, historia miała napisać kolejną kartę. Czas startu wybrano nieprzypadkowo. Chciano upewnić się, że gdy Wostok rozpocznie swój przelot nad Afryką, Słońce będzie w idealnej pozycji, by ułatwić działanie czujników na kapsule. Pozostało zatem tylko czekać. W miarę upływu dnia dokonywano odczytów fizjologicznych kosmonautów. Mocno zasugerowano im, aby nie rozmawiali o nadchodzącej misji. To, co nastąpiło później, to noc muzyki, gry w bilard, wspólnych opowieści o dzieciństwie i cichego, nerwowego oczekiwania na nadchodzącą podróż. Mówi się, że ani Gagarin, ani Titov, ani nawet główny projektant Siergiej Korolow nie spali tej nocy. Teraz chciałbym, abyście usłyszeli przetłumaczone przeze mnie słowa Gagarina, skierowane do świata u progu nowej ery ludzkiej eksploracji. Słowa kierowane do was wprost zza żelaznej kurtyny, pewne siebie, dumne, mające pokazać światu, że oto przodująca gospodarka ZSRR po raz kolejny wysuwa się na prowadzenie. Te słowa wiele mówią nam o tym, jakimi uczuciami pałały do siebie ZSRR i USA. Gagarin powiedział: drodzy mężczyźni i kobiety wszystkich ziem i kontynentów, za kilka minut potężny statek zabierze mnie w odległe przestrzenie kosmosu. Co czułem, gdy powierzono mi wykonanie tego lotu, pierwszego w historii? Czy to była radość? Nie, to było coś więcej. Duma? Nie, to nie była tylko duma. Czułem się bardzo szczęśliwy. Być pierwszym w kosmosie, wziąć udział w bezprecedensowym pojedynku z naturą. Czy można marzyć o czymś wspanialszym? Ale potem pomyślałem o ogromnej odpowiedzialności bycia pierwszym. Bycia tym, który osiągnął to, o czym marzyły pokolenia ludzi. Pierwszym, który pokazał człowiekowi drogę w kosmos. Czy można wyobrazić sobie trudniejsze zadanie? To odpowiedzialność przed całym narodem radzieckim, przed całą ludzkością. Podejmuję się tego lotu, dlatego, że jestem komunistą. Dlatego, że czerpię siłę z przykładnych wyczynów moich rodaków, radzieckich mężczyzn i kobiet. Chcę zadedykować ten pierwszy lot kosmiczny ludziom komunizmu, społeczeństwu, do którego nasz naród radziecki już należy i do którego, jestem przekonany, należeć będą wszyscy ludzie na Ziemi. Do startu pozostało już tylko kilka minut. Do zobaczenia już wkrótce. Zwróćcie uwagę, jaka pewność siebie przebija z tego przemówienia. Ostatnie słowa to nie do widzenia, nie żegnajcie czy trzymajcie kciuki. To pewne siebie do zobaczenia wkrótce. Gagarin i Titov zostali ubrani w skafandry kosmiczne, a następnie przetransportowani na stanowisko startowe. Gdy Gagarin wszedł do statku kosmicznego,
pozostało już oczekiwać na start. Wtedy pojawiły się drobne problemy. Włas nie był prawidłowo uszczelniony. To wymagało dodatkowych 15 minut poprawek. Ale Gagarin pozostał spokojny. Jego puls utrzymywał się na niezmiennym poziomie. Nadszedł wreszcie ten moment. O 6:07 czasu uniwersalnego silniki odpaliły się i w chmurze ognia i dymu Wostok 1 oderwał się od ziemi. Podróż Gagarina rozpoczęła się. W radiu rozbrzmiewał jego głos. Wszystko działa dobrze, wszystkie systemy sprawne, kontynuujmy. Gagarin patrzył na oddalający się świat z perspektywy, której nikt inny nigdy wcześniej nie widział. Nie była to bezproblemowa podróż. Zdarzały się chwile ciszy radiowej, usterki techniczne, a nawet momenty, w których Gagarin nie był pewien swoich parametrów orbitalnych. Pozostał jednak niezrażony i ciągle wznosił się. Po kilku minutach wyjrzał na zewnątrz ponownie. Tym razem zobaczył zielono-niebieską ziemię i czarną przestrzeń, która leżała wszędzie poza nią. Wtedy do niego to dotarło. Udało się. Był w kosmosie. Był pierwszy. Co musiał czuć Gagarin? Pomyślcie o tym. Jesteście pierwsi w kosmosie. Nikt nigdy nie był tu przed wami. Czujecie zapewne mieszankę strachu, ekscytacji i podziwu. Piękno naszej błękitnej planety wywołuje poczucie pokory. Cisza kosmosu, przerywana jedynie sporadyczną komunikacją z kontrolą naziemną, potęguje wasze poczucie izolacji. To wszystko miesza się w was, oszałamiając was jeszcze bardziej. W końcu, o 7:25 czasu uniwersalnego, nadszedł czas, aby Gagarin powrócił na Ziemię. Ciąg wsteczny spowolnił Wostok 1 na tyle, by statek zaczął opadać. I wtedy zaczęły się problemy. Oddzielenie modułu serwisowego nie nastąpiło zgodnie z planem. Wszystko zaczęło się trząść, a po chwili kapsuła zaczęła gwałtownie się obracać. Gagarin został poddany przeciążeniom do 8 razy większym niż siła grawitacji. Ale był kosmonautą. Był szkolony, by wytrzymać. Pojawiła się tymczasem kolejna niespodzianka. Gdy Gagarin zbliżał się do Ziemi, okazało się, że wciąż jest połączony kablami z modułem serwisowym. Uruchomienie spadochronów było niemożliwe. Ale łód szczęścia. Temperatura z ponownego wejścia w atmosferę przepaliła natrętne kable. Gagarin na wysokości około 7000 metrów zgodnie z planem katapultował się ze swojego statku kosmicznego. Następnie opadł ze spadochronem, podczas gdy Wostok 1 wylądował nieopodal na własnym spadochronie. Była godzina 8:05. Kiedy Gagarin wylądował, znajdował się z dala od większych miast. Był na polu w pobliżu wioski Smiełowka. Ale choć był na końcu świata, to wieść o jego udanej misji rozprzestrzeniła się błyskawicznie po całym globie. Choć podróż trwała jedynie 108 minut, to jej wpływ będzie ponadczasowy. Gagarin został okrzyknięty bohaterem narodowym, a jego biografia i szczegóły podróży były publikowane w światowych gazetach. W Moskwie i innych miastach ZSRR organizowano parady na jego cześć. Podczas ceremonii na Kremlu Gagarin został uhonorowany przez Nikitę Chruszczowa najwyższym radzieckim odznaczeniem, tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Odpowiedź Ameryki? Już nadchodziła. Po historycznym locie Jurija Gagarina byliśmy świadkami odwagi innego pioniera, Alana Sheparda. 5 maja 1961 roku, zaledwie kilka tygodni po locie Gagarina, ten amerykański astronauta poszybował na pokładzie swojego statku kosmicznego Freedom 7. Shepard stał się pierwszym Amerykaninem w kosmosie i drugą osobą tam w historii. Osiągnięcie, którego dokonał, było jednak symboliczne. Żadne słodzenie nie mogło zamaskować gorzkiej prawdy. USA były drugie na podium. Znowu. Jaka była więc reakcja Stanów Zjednoczonych? No cóż, Amerykanie uznali, że jeśli przegrywasz z kimś w biegu na 10 kilometrów, to powinieneś wyzwać go na maraton. Do akcji wkracza Kennedy.
Historia czasem jest jak kalejdoskop. Przed lotem Jurija Gagarina stanowisko prezydenta Johna Kennedy'ego co do eksploracji kosmosu było z biegiem lat coraz bardziej niechętne. O ile podczas swojej kampanii prezydenckiej w 60 roku Kennedy krytykował Eisenhowera za przegraną ze Sputnikiem, to po objęciu urzędu jego administracja nie traktowała eksploracji kosmosu priorytetowo. Kennedy był bardziej zainteresowany kwestiami takimi jak gospodarka i prawa obywatelskie. Eksploracja kosmosu była postrzegana jako ważna, tak, ale nie kluczowa. Oczekiwano na ruchy ZSRR. Dopiero udane okrążenie Ziemi przez Gagarina znacząco zmieniło perspektywę Kennedy'ego. Osiągnięcie to przykuło uwagę całego świata i zaostrzyło zimnowojenną rywalizację. Kennedy dopiero wówczas pojął znaczenie i symbolikę bycia liderem w eksploracji kosmosu. Był 20 kwietnia 1961 roku, gdy prezydent Kennedy skierował notatkę do swojego wiceprezydenta Lyndona Johnsona. Poprosił swoją prawą rękę o dwie rzeczy. Po pierwsze, dokładne zbadanie kondycji amerykańskiego programu kosmicznego. Po drugie, wskazanie potencjalnych dróg, którymi NASA mogłaby podążyć, aby nadgonić opóźnienia względem Sowietów. Jak się okazało, dostępne były dwie drogi. Budowa stacji kosmicznej na orbicie albo, wyzwanie znacznie większe, załogowe lądowanie na Księżycu. Po gruntownym zastanowieniu się, po skonsultowaniu się z dobrze nam znanym Wernherem von Braunem, Johnson zarekomendował cel. Cel, który był na tyle odległy w czasie, że Stany Zjednoczone wciąż miały szansę osiągnąć go jako pierwsze. Ten cel był najambitniejszy z możliwych. Załogowe lądowanie na Księżycu. Kennedy z entuzjazmem zgodził się. Pozostało więc tylko ogłosić plan światu. 12 września 1962 roku, w ciepły słoneczny dzień, prezydent Kennedy wygłosił przemówienie przed tłumem 40 tysięcy osób na stadionie Rice University. Kennedy był świetnym mówcą, a to jest jedno z najsłynniejszych przemówień w historii. Jest też znacznie inne niż przemówienie Gagarina przed lotem. Może to tylko moje wrażenie, ale Kennedy nie zwraca się do publiki z perspektywy zwycięzcy, kogoś, kto już prawie wygrał, a raczej z pozycji skromnego śmiałka. Kogoś, kto mierzy wysoko i zapowiada, że się nie podda, choćby nie wiem co. Porównajcie zresztą sami. Oto fragment tego, co powiedział Kennedy. We set sail on this new sea. Ruszamy na nieznane wody nowego morza z pragnieniem zdobycia nowych prawd i odkrywania nowych praw. Nauka o kosmosie, podobnie jak fizyka jądrowa i cała technologia, nie posiada wewnętrznego kompasu moralnego. To, czy stanie się siłą dobra czy zła, zależy od nas, ludzi. Tylko zajmując pozycję lidera, Stany Zjednoczone mogą decydować, czy ten nowy ocean stanie się symbolem pokoju, czy też nowym, przerażającym polem bitwy. Przestrzeń kosmiczna może być badana i zasiedlana bez eskalacji konfliktów, bez powielania błędów, których popełniliśmy multum w rozwijaniu naszej władzy na Ziemi. W przestrzeni kosmicznej jeszcze nie doszło do konfliktów, uprzedzeń czy narodowych spięć. Jej zagrożenia zaś dotyczą nas wszystkich porówno. Podbój kosmosu należy do całej ludzkości, a okazja do pokojowej współpracy może nigdy się nie powtórzyć. Lecz dlaczego, zapytają niektórzy, Księżyc? Dlaczego to właśnie Księżyc jest naszym celem? To tak jakby zapytać, po co wspinać się na najwyższą górę? Decydujemy się polecieć na Księżyc. Lecimy na Księżyc. Wybieramy tę drogę nie dlatego, że jest łatwa, ale właśnie dlatego, że jest trudna. Dlatego, że ten cel pozwoli nam jak najlepiej wykorzystać naszą energię i umiejętności. Dlatego, że jest to wyzwanie, które jesteśmy gotowi przyjąć, którego nie chcemy przełożyć na później i które zamierzamy wygrać. Możecie wyobrazić sobie tylko, jaka ekstaza zapanowała w Ameryce. Oto stawka wyścigu stała się większa niż kiedykolwiek wcześniej. Sowiecki premier Chruszczow odpowiedział na zuchwałe wyzwanie Kennedy'ego stoickim milczeniem.
nie potwierdzając ani nie zaprzeczając radzieckim ambicjom wyścigu na Księżyc. Kennedy nie wiedział, że Związek Radziecki potajemnie prowadził już dwa konkurujące ze sobą programy księżycowe. W klasycznym sowieckim wydaniu jeden naukowiec, Władimir Czołomiej, miał opracować program przelotu nad Księżycem, a Siergiej Korolow miał opracować program lądowania na Księżycu. Konkurencja miała wzmocnić efekty. I tak oto rozpoczął się ostatni rozdział wyścigu kosmicznego, a wszystko zmierzało do punktu kulminacyjnego, do lądowania człowieka na naszym naturalnym satelicie. Zapraszam Was zatem na kolejny rozdział naszej kosmicznej przygody. Jako preludium od dalszych wydarzeń historycznych, dajmy sobie dosłownie 3 minuty oddechu i zastanówmy się nad jedną kwestią. Ktoś mógłby zapytać, czemu lot człowieka na Księżyc i z powrotem miał być tak trudny, skoro wcześniej osiągnęliśmy już tak wiele, orbitę okołoziemską? Otóż podróż na Księżyc i z powrotem wcale nie jest prosta. W rzeczywistości chyba nie można odbyć bardziej skomplikowanej podróży niż ta do innego ciała niebieskiego, lądowanie na nim, a następnie powrót do domu. Pamiętam, że jeszcze jako dziecko nie mogłem tego całego procesu pojąć. Czytałem o nim, tak, ale nie potrafiłem go sobie prosto wyobrazić. Podzielmy to zatem na zrozumiałe części. Jeżeli chcielibyście wybrać się na Księżyc i z powrotem, to najpierw czeka Was przygotowanie. Każda misja kosmiczna zaczyna się od lat przygotowań. Naukowcy i inżynierowie tworzą rakietę i statek kosmiczny, które muszą być zdolne przetrwać podróż przez próżnię kosmiczną. Równocześnie astronauci przechodzą intensywne szkolenia, aby przygotować się na warunki w kosmosie. Potem moment startu. Umieszczamy rakietę na platformie startowej, a astronauci wsiadają do kapsuły na szczycie rakiety. Po odliczaniu silniki są uruchamiane, a rakieta jest wystrzeliwana w kosmos. Dalej samo opuszczenie Ziemi. Rakieta musi być potężna, by przeciwstawić się siłom ziemskiej grawitacji. Aby to zrobić, musi osiągnąć prędkość około 40 tysięcy km na godzinę. To 33 razy więcej niż prędkość dźwięku. Potem sama podróż na Księżyc. Kiedy jesteśmy już w przestrzeni kosmicznej, większość drogi do Księżyca pokonujemy za pomocą manewru transferowego Hochmana. Wyobraźcie sobie Ziemię, a wokół niej rakietę, która zatacza coraz szerszą spiralę. Na tym polega ten manewr. Żeby jednak nie było zbyt prosto, ta spirala musi mieć ściśle określony rozmiar, aby ostatecznie trafić na Księżyc. To wymaga precyzyjnych obliczeń, a jakby tego było mało, musimy celować tam, gdzie Księżyc dopiero będzie, a nie tam, gdzie jest teraz. Kolejny etap to wejście na orbitę Księżyca. Zbliżając się do Księżyca, musimy zwolnić na tyle, aby zostać przechwyconym przez jego grawitację. W przeciwnym razie, jeżeli będziecie lecieć zbyt szybko, po prostu przelecicie obok Księżyca i przepadniecie w kosmosie. Następnie lądowanie na Księżycu. Na Księżycu nie ląduje cała rakieta. Wykorzystuje się do tego specjalny pojazd, moduł księżycowy. Ten moduł odłącza się od głównego statku kosmicznego i przenosi astronautów na powierzchnię Ziemi. Później powrót na orbitę Księżyca. Aby powrócić na główny statek kosmiczny, astronauci używają górnej części modułu księżycowego. Jest tam mniejsza rakieta, która wystrzeliwuje ich z powierzchni Księżyca, pozostawiając za sobą dolną część modułu. Później następuje dokowanie z głównym statkiem kosmicznym. Moduł wznoszący musi połączyć się z głównym statkiem orbitującym wokół Księżyca. Proces ten, zwany dokowaniem, wymaga wielkiej precyzji. Jako przedostatnie, powrót na Ziemię. Gdy astronauci znowu są na pokładzie głównego statku kosmicznego, ponownie odpalają silnik, aby opuścić orbitę Księżyca i wrócić na Ziemię. Zbliżając się do Ziemi, statek musi wejść w atmosferę pod odpowiednim kątem, inaczej może się spalić albo odbić z powrotem w kosmos. Wreszcie, ponowne wejście w atmosferę i lądowanie.
Gdy statek kosmiczny wchodzi w atmosferę Ziemi, gwałtownie się nagrzewa z powodu tarcia. Ochraniają go specjalne osłony termiczne. Na koniec, zazwyczaj przy pomocy spadochronów, statek zwalnia na tyle, aby bezpiecznie wylądować. Każdy z tych etapów jest trudny. Każdy wymaga ogromnej wiedzy technicznej. Od budowy rakiet i statków kosmicznych, przez planowanie dokładnych tras i czasów każdego manewru. Każdy z tych ryzykownych etapów musiał być przeprowadzony po raz pierwszy. Wszystko to działo się pod dużą presją. Trwał bowiem wyścig. Wyścig w kosmos, ale też wyścig o stworzenie pierwszego załogowego statku kosmicznego. Przyjrzyjmy się zatem, jakie strategie i pomysły miały obie strony i kto wkrótce wysunął się na prowadzenie. Przygotujcie się, bo nadchodzące kilka minut będzie naprawdę szybkie. Tak szybkie jak tempo ówczesnej rywalizacji obu stron. W 62 rok Stany Zjednoczone wkraczają z pełnym optymizmem, inicjując program Gemini. Ten dwuosobowy statek kosmiczny otwierał drogę do najważniejszego celu – misji Apollo na Księżyc. Gemini stawiło czoła wielu wyzwaniom związanym z podróżami kosmicznymi – dokowaniem, przetrwaniem w próżni kosmicznej, a nawet wykonywaniem spacerów w kosmosie. Z drugiej strony żelaznej kurtyny Siergiej Korolow czuł na karku oddech Amerykanów. Był świadom, że jego as w rękawie, statek kosmiczny Sojuz, nie będzie gotów jeszcze przez długie lata. Zdecydował się więc na niecodzienny ruch. Przerobił ostatnie kapsuły Wostok, te, na których m.in. latał Gagarin, na nowy statek kosmiczny, Woschod. A ZSRR tym samym równa tempo z amerykańskim projektem Gemini. Woschod przechodzi do historii, osiągając dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwszy wieloosobowy lot kosmiczny. Trzech kosmonautów w jednym statku wspólnie leci na orbitę. Po drugie, pierwszy spacer kosmiczny. Spacer to brzmi niepozornie, ale taki kosmiczny spacer to coś dużo bardziej ryzykownego. To wyjście przez astronautę poza pojazd kosmiczny do otwartej przestrzeni kosmicznej. Taki spacer może obejmować różne działania, takie jak prace naprawcze, badania naukowe czy instalowanie sprzętu na statku kosmicznym. Astronauta wykonujący spacer kosmiczny musi nosić specjalny skafander, który zapewnia mu tlen, reguluje temperaturę i chroni przed szkodliwym promieniowaniem. Niestety, zmiana radzieckiego przywództwa doprowadziła do przerwania programu Woschod, pozostawiając Korolowa na lodzie, a to stanowiło doskonałą okazję dla Amerykanów. I Amerykanie wykorzystali ją w pełni. Choć program Gemini wystartował z opóźnieniem, to szybko nabrał rozpędu. Od marca 65 do listopada 66 Gemini i jego załoga przemierzali przestrzenie kosmosu, przesuwając granice i doskonaląc technologię. Amerykańscy astronauci powoli stawali się doświadczonymi weteranami, gotowymi na najbardziej wymagające misje. Ale nie zapominajmy o Sowietach. Również oni z determinacją przygotowywali się do podróży na Księżyc. Latem 64 roku ruszyły dwa tajne programy. Jeden prowadzony przez Władimira Ciełomieja z jego bezzałogowymi misjami Zond, drugi pod kierunkiem Korolowa, skupiony na lądowaniu na Księżycu. Program Zond, czyli sonda, był prosty, ale skuteczny. Skonstruować jak najdoskonalsze bezzałogowe sondy kosmiczne. Plan Korolowa był ambitny. Rzucić rękawice Amerykanom i ich rakiecie Saturn V, i przedstawić sowiecką, potężną rakietę N-1. Nastąpił jednak kolejny zwrot akcji, a polityczne trzęsienia ziemi w ZSRR doprowadziły do wchłonięcia programu Zond przez inicjatywę Korolowa. Uff, ileż wydarzeń, prawda? Wspomniałem, że ta część rywalizacji była szybka. Ktoś mógłby pomyśleć, że całe to tempo musiało zebrać swoje żniwo. Niestety ten ktoś miałby rację. Pośpiech okazał się złym doradcą. A co więcej, historia w tym przypadku była równa i sprawiedliwa w dawaniu nauczek obu stronom. Posłuchajcie tylko. W
Zagłębiając się w burzliwą opowieść o wyścigu kosmicznym, historia raz po raz pokazuje nam, że to dążenie do kosmicznej dominacji nie obyło się bez tragicznych ofiar. Mówiłem już o zwierzętach. Teraz chciałbym skupić się na ludziach. Dwie znaczące katastrofy stanowiły przypomnienie tego, z jak niebezpieczną siłą się mierzymy. Mowa o niszczycielskim pożarze Apollo 1 w Stanach Zjednoczonych i katastrofie Sojuza 1 w Związku Radzieckim. Te wydarzenia podkreśliły ogromne ryzyko związane z przesuwaniem granic ludzkiej wiedzy i możliwości technologicznych, zmuszając oba narody do konfrontacji swoich ambitnych, kosmicznych dążeń z bolesną rzeczywistością. Najpierw Apollo 1. Wyobraźmy sobie tę scenę. Przylądek Canaveral, 27 stycznia 1967 roku. Załoga Apollo 1, składająca się z Gusa Grissoma, Eda White'a i Rogera Chaffee, siedzi zamknięta w module dowodzenia. Celem jest przeprowadzenie próbnego odliczania przed nadchodzącą misją na orbicie Ziemi. W otoczeniu zaawansowanej technologii, w napięciu oczekiwania na start, nie są świadomi, że za rogiem czai się tragedia, która nieodwracalnie wpisze ich nazwiska w historię kosmonautyki. Zegar pokazuje godzinę 18:31, kiedy przez układy scalone przetacza się niespodziewane spięcie elektryczne. W zaistniałym chaosie głos, prawdopodobnie należący do Rogera Chaffee, wybija się ponad gwar. Słychać jedno słowo – ogień! W ciągu zaledwie kilku sekund Ed White alarmuje – mamy pożar w kokpicie! W następnych momentach moduł dowodzenia zostaje całkowicie pochłonięty przez ogień. Uwięzieni w środku astronauci mają do dyspozycji tylko jedno wyjście – właz, który otwiera się do środka. Niestety jest on zablokowany przez zwiększone ciśnienie wewnątrz modułu. Rozpaczliwe próby otwarcia trwają 5 minut. 5 długich, beznadziejnych minut spędzonych w środku rozżarzonego pieca, jakim stało się Apollo 1. Kiedy w końcu udaje się otworzyć właz, dla Grissoma, White'a i Chaffee jest już za późno. Katastrofa tej misji prowadzi do 18-miesięcznej przerwy w programie Apollo. Tymczasem po drugiej stronie żelaznej kurtyny radziecki kosmonauta Władimir Komarow walczy o swoje życie na pokładzie Sojuza 1. Misja ta, rozpoczęta 24 kwietnia 1967 roku, miała być kolejnym kamieniem milowym dla Sowietów, dwuosobowym spacerem kosmicznym z Sojuza 2. Jednak wkrótce po wejściu na orbitę statek Komarowa zaczyna działać nieprawidłowo. Jeden z paneli słonecznych odmawia uruchomienia, zmniejszając o połowę planowaną moc. Prowadzi to do bezskutecznej próby manewrowania statkiem kosmicznym, serii nieudanych prób ponownego odpalenia, a w końcu do ręcznych, bohaterskich starań powrotu na orbitę. Ale moduł zejścia jeszcze nie skończył przeciwstawiać się Komarowowi. Uszkodzony czujnik ciśnienia uniemożliwia rozłożenie głównego spadochronu. Komarow uruchamia spadochron zapasowy, ale i on zawodzi. Jest już za późno. Statek kosmiczny, niczym meteoryt, roztrzaskuje się o ziemię na polu w pobliżu Orenburga. Świat tym samym ponosi pierwszą ludzką ofiarę śmiertelną podczas lotów kosmicznych. Podobnie jak w przypadku tragedii Apollo, program Sojuz również został zawieszony, dając czas na zajęcie się problemami statku kosmicznego. Apollo 1 i Sojuz 1. Ktoś powie, dwie tragedie, których można było uniknąć. Ale pamiętajmy proszę, że pomimo ich przedwczesnej śmierci, dziedzictwo tych pionierów żyło dalej. Zmusili oni do zwiększenia bezpieczeństwa, do przeprojektowania pojazdów kosmicznych, a tym samym dali początek nowej generacji statków, które wyniosły ludzkość na Księżyc i dalej. Niezależnie od tego, czy mówimy o Apollo czy Sojuzie, to poświęcenie ich załóg sprawiło, że eksploracja kosmosu jest tym, czym jest dzisiaj. Powiem wam jeszcze jedno. Choć nie dotarli do celu za życia, to lubię myśleć, że wszyscy polegli w kosmicznym wyścigu w pewien sposób jednak doczekali się swojej chwili i dotarli na Księżyc, gdy w końcu to nam się udało. Patrząc wstecz na tragedię Apollo 1 i Sojuz 1, pamiętajmy jedno. Choć były to bolesne porażki, to trzeba było wyciągnąć wnioski. Trzeba było wstać, otrzepać się i iść naprzód.
Cel był bowiem dalej w zasięgu ręki. Wkraczając więc w kolejną fazę naszej podróży, będziemy świadkami tego, jak obie strony kosmicznego wyścigu, USA i ZSRR, wyciągnęły nauczki i wróciły silniejsze. Po pożarze Apollo 1 Amerykanie nie tylko opłakiwali poległych astronautów, uczyli się, poprawiali, ulepszali. Felerny moduł dowodzenia powstał jak Feniks z popiołów, bezpieczniejszy, bardziej niezawodny. Następnie przeprowadzono serię próbnych bezzałogowych startów pod szyldem Apollo 4 i Apollo 6. Pierwszy z nich – sukces. Drugi miał pewne problemy z silnikiem, ale nic katastrofalnego. Wystarczyło to jednak, aby przypomnieć nam o śmiałości naszych prób. Przenosimy się do 11 października 1968 roku. Apollo 7 – pierwsza już załogowa misja programu jest na orbicie, realizując pierwotną misję Apollo 1. Głównym celem misji było przetestowanie nowego, udoskonalonego modułu dowodzenia Apollo w warunkach przestrzeni kosmicznej. I ta misja udaje się w pełni. Wszystko szło pomyślnie, torując drogę dla przyszłej wyprawy księżycowej. Sowieci również nie siedzieli bezczynnie. Pod koniec października 1968 roku Sojuz 3 wystartował. Jego misja? Dokończyć to, co zaplanował Komarow. Kosmiczne spotkanie i dokowanie. Byli blisko, bardzo blisko, ale do sukcesu zabrakło 40 metrów, gdy skończyło się już paliwo. Kwartał później jednak Sojuz 4 i Sojuz 5 wyniosły Związek Radziecki na czoło stawki. To było pierwsze w historii dokowanie dwóch, podkreślam, załogowych statków kosmicznych i pierwszy transfer załogi z jednego statku kosmicznego na drugi. Pierwsze dokowanie dwóch statków miało miejsce 3 lata wcześniej, podczas amerykańskiej misji Gemini 8, ale tam dokował statek załogowy z bezzałogowym. Sowietom udało się zaś połączyć dwa załogowe statki i przejść załodze z jednego do drugiego. Wyobraźcie sobie dwa samochody pędzące po autostradzie i kierowców, którzy zamieniają się miejscami, przechodząc z jednego do drugiego w trakcie jazdy. A teraz pomnóżcie to razy 100 pod kątem trudności. Taki to był wyczyn. Radziecki program kosmiczny Zond miał jednak złą passę. Mija 6 nieudanych startów, gdy w końcu wykonują udany lot okołoziemski. Ponowne wejście na Ziemię okazuje się jednak problematyczne. Dochodzi do samozniszczenia sondy nad Zatoką Gwinejską. Oficjalny komunikat z Moskwy? To był tylko lot testowy, który musiał zostać zniszczony z powodu niedogodnych warunków ewentualnego odzyskania. Teraz zaczyna robić się ciekawie. We wrześniu 1968 roku Zond 5 wykonała lot wokół Księżyca i bezpiecznie powróciła na Ziemię, wprawiając w popłoch NASA. NASA spędziła wiele dni zastanawiając się, czy to był lot automatyczny, czy załogowy. Ale bez obaw, była to sonda bezzałogowa. Amerykanie jednak nie zwlekają. 21 grudnia 1968 roku Borman, Lowell i Anders zostają pierwszymi ludźmi, którzy wsiadają do Saturna 5, by opuścić Ziemię i udać się w kierunku innego ciała niebieskiego, Księżyca. Była to, można powiedzieć, próba generalna. Mieli oblecieć Księżyc i wrócić, tym razem jeszcze bez lądowania. Ich transmisja z orbity Księżyca, nadawana w Wigilię Bożego Narodzenia, przykuła do telewizorów tysiące widzów. Zgromadzeni przed telewizorami po raz pierwszy mogli oglądać na żywo Ziemię na tle czarnego kosmosu. Później również same sukcesy. W 1969 roku w marcu Apollo 9 wykonuje lot testowy po orbicie Ziemi, a Apollo 10 zbliża się do powierzchni Księżyca na odległość zaledwie 14,5 km, szykując tym samym grunt pod pierwsze lądowanie na Księżycu. Było już jasne. Ameryka jest gotowa do wysłania człowieka na srebrny glob. W międzyczasie na wschodzie Europy, no cóż, Amerykanie o tym nie wiedzieli. Lecz radziecki program księżycowy był w poważnych tarapatach. Sowieckie plany lądowania na Księżycu doznały poważnych opóźnień. Eksplozja rakiety N1 na stanowisku startowym w lipcu była ogromnym ciosem. Bez odpowiednika amerykańskiej rakiety Saturn, Sowieci nie mieli możliwości wysłania człowieka na Księżyc i jego bezpiecznego sprowadzenia na Ziemię. Moi drodzy, za chwilę zrobimy gigantyczny krok naprzód, przechodząc do lądowania na Księżycu.
do misji Apollo 11, szczytowego osiągnięcia ludzkiej eksploracji, do momentu, w którym Stany Zjednoczone odniosły zwycięstwo w tym kosmicznym pojedynku. Nim jednak zatkniemy flagę w księżycowym regolicie, zróbmy krótkie podsumowanie. Mały przegląd najważniejszych wydarzeń, triumfów i niepowodzeń całej naszej dotychczasowej odysei z Ziemi na Księżyc. Myślę, że w ten sposób wszyscy będziemy mieli jasność co do drogi, jaką przebyliśmy, aby wykonać ten jeden mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Oto, jak pokrótce przebiegał dotychczas zimnowojenny mecz między dwoma globalnymi mocarstwami. Późne lata 50., wczesne lata 60. Zimna wojna. Stany Zjednoczone znalazły się w zaciekłej rywalizacji ze Związkiem Radzieckim. Walka o globalną dominację jest wyczuwalna na każdym polu relacji między tymi dwoma monolitami. 4 października 1957 roku Sowieci wystrzelili z Ziemi Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelitę, jaki kiedykolwiek okrążył nasz świat. Nagle fikcja stała się rzeczywistością. Związek Radziecki miał środki, by wysyłać głowice nuklearne na orbitę naszej planety. Tak właśnie, moi drodzy, wyglądał początek wyścigu w kosmos. Była to gra o wysoką stawkę, walka o pokazanie, które z supermocarstw jako pierwsze opanuje kosmos. W odpowiedzi na nowe wyzwania prezydent Dwight Eisenhower powołał do życia NASA. Rodzi się też projekt Mercury, ambitny plan umieszczenia człowieka na orbicie wokół naszej planety. Ale choć Stany chciały szybko rozprawić się z radzieckim prowadzeniem, to historia szykowała Amerykanom psztyczek w nos. 12 kwietnia 1961 roku kosmonauta Jurij Gagarin stał się pierwszym człowiekiem, który wyruszył w kosmos i okrążył Ziemię. Choć miesiąc później Alan Shepard, pierwszy amerykański astronauta, odbył podobną, choć krótszą podróż w kosmos, to nic nie mogło przypudrować prawdy. Ameryka była druga. Ameryka pozostawała w tyle. Kapitalizm przegrywał z komunizmem, a przynajmniej tak widział to Wschód. I tu zaczyna robić się naprawdę ciekawie. Ponieważ Sowieci mieli ewidentną przewagę, Kennedy miał tylko jedną opcję – podnieść stawkę gry. Jego plan – załogowa misja na Księżyc. To było nowe rozdanie. Odtąd dwaj dotychczasowi sprinterzy mieli zmierzyć się w wyścigu maratońskim. Legendarne słowa Kennedy'ego do dziś są umieszczane w książkach o wielkich historycznych przemówieniach. Słowa, w których porównał wyprawę na Księżyc do wspinaczki na najwyższą górę. Ogromne wyzwanie, owszem, ale takie, które zdecydowano się podjąć. Takie, którego nie chciano odkładać w czasie i takie, które chciano wygrać. Program Apollo parł naprzód. Nad wszystkim zaś czuwał nazistowski architekt zniszczenia Wernher von Braun. Kiedyś spod jego ręki wychodziły śmiercionośne rakiety V2. Teraz jego młodsze dziecko, Saturn V, miało dostarczyć ludzkiego emisariusza na Księżyc. W styczniu 1967 roku kryzys. Pożar Apollo 1 pochłonął życie 3 astronautów, ale projekt szedł dalej. Był lipiec 1969 roku, gdy Apollo 11 było gotowe udać się na Księżyc. W międzyczasie Sowieci miotali się. Pomimo początkowego prowadzenia w kosmicznym wyścigu, pomimo że mieli na swoim koncie pierwszego satelitę, pierwsze zwierzę w kosmosie, pierwszego człowieka w kosmosie, pierwszy spacer w kosmosie, obecnie opanował ich marazm. Nie potrafili zbudować odpowiednika rakiety Saturn V i zostali daleko w tyle. I tak oto jesteśmy już na samym finiszu naszego wyścigu. Już widzimy metę. Czeka nas ostatnia prosta, ostatni sprint. Przygotujcie się na opowieść o podróży Apollo 11. Przed wami historia, którą żyli nasi dziadkowie. Przed wami historia, którą nasze dzieci będą opowiadać swoim wnukom. Wyruszamy w podróż niepodobną do żadnej innej. Oto opowieść o Apollo 11. Podróż, która uosabia bezgraniczną śmiałość naszego gatunku, naszą nienasyconą ciekawość i naszą nieustanną pogoń za nieznanym. To kronika nieustraszonych pionierów Armstronga,
Aldrina i Collinsa, zwykłych śmiertelników, którzy odważyli się kroczyć tam, gdzie nikt wcześniej nie postawił stopy. Apollo 11 to nie była po prostu podróż na Księżyc. To była wyprawa w najgłębsze zakamarki naszej zbiorowej odwagi i pomysłowości. Podróż, która potwierdziła, że jako gatunek jesteśmy w stanie pokonać pozornie nieprzezwyciężone przeszkody, że nasz potencjał może przekraczać nasze przypuszczenia i że niebo nie jest dla nas sufitem, a co najwyżej platformą startową. Trzymajcie się mocno, moi drodzy. Prześledzimy bowiem drogę Apollo 11 od serca naszej rodzimej planety do pustkowia powierzchni Księżyca. Zanim zaczniemy, mam pewną propozycję. Spójrzcie na chwilę za okno, na niebo, nawet jeśli jest dzień. Pomyślcie o tym, co znajduje się tam wysoko, daleko na niebie. A teraz pomyślcie, że te same pytania zadawali sobie wasi przodkowie przez tysiące, dziesiątki tysięcy lat. Co musieli myśleć, patrząc tak jak wy teraz? Ile wieków marzeń i planowania doprowadziło nas do tej właśnie chwili? Powiem wam jeszcze coś. Takie chwile jak ta, kiedy możemy celebrować dane wydarzenie od początku do końca, krok po kroku. Za to właśnie kocham historię. Dlatego właśnie zawsze powtarzam, że historia pisze najlepsze scenariusze. Przed wami więc scenariusz Apollo 11. Zacznijmy od zapoznania się z naszymi towarzyszami podróży. Załoga Apollo 11 to trójka wyjątkowych osób. Na czele stał dowódca Neil Armstrong, cywilny pilot testowy o niezłomnej woli. Urodził się nieopodal szeleszczących pól kukurydzy w Wapakoneta w stanie Ohio. Armstrong szlifował swoje umiejętności jako lotnik marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, przemierzając niebo w 78 misjach bojowych podczas wojny koreańskiej. Ten śmiały pilot dołączył następnie do szeregów NACA, przodka NASA, testując granice prędkości na potężnym samolocie X-15. Armstrong nosił upragnione skrzydła astronauty od 1962 roku, będąc pionierem pierwszego udanego dokowania w kosmosie podczas misji Gemini 8 w 1966. Nasz następny śmiałek, Michael Collins, pochodził z Rzymu, a po skończeniu edukacji w mgnieniu oka został oficerem testowym lotów eksperymentalnych w Edwards Air Force Base, zaliczając oszałamiające 5000 godzin lotów. W październiku 1963 roku Collins dołączył do elitarnego korpusu astronautów. Jego finezja w kokpicie ujawniła się podczas trzydniowej misji Gemini 10, podczas której wykonał pełen przygód, ponad dwugodzinny spacer kosmiczny. Na koniec poznajmy Edwina Aldrina, lepiej znanego jako Buzz Aldrin. Buzz przyszedł na świat w niewielkim Montclair w New Jersey. Nie bał się wyzwań, wykonując 66 misji bojowych i mając na koncie dwa zestrzelenia wrogich MiG-ów 15 podczas wojny koreańskiej. Dzięki świeżo uzyskanemu doktoratowi z astronautyki na MIT w 1963, Aldrin był gotów do pracy w NASA. Na pokładzie statku kosmicznego Gemini 12 wraz z Jamesem Lovellem przemierzali kosmos podczas czterodniowej przygody, kończąc program Gemini w wielkim stylu. Buzz ustanowił nowy rekord spaceru kosmicznego, rejestrując ponad 5 godzin poza statkiem kosmicznym. Neil Armstrong, Michael Collins i Buzz Aldrin. Trzej śmiałkowie, których połączył los i wspólne ambicje. Wkrótce mieli wyruszyć w podróż, która zdefiniuje epokę. Każdy z nich miał pełnić inne zadanie. W fotelu dowodzenia, kierując przebiegiem misji, był Neil Armstrong, dowódca. U jego boku, pilotując moduł księżycowy, był Edwin Buzz Aldrin. Orbitujący wysoko w module dowodzenia Michael Collins nadzorować miał zejście na księżyc, dopełniając to trio. Tak jak trzech członków załogi, takich stalowo-aluminiowy statek był trzyczęściowy. Po pierwsze, mieliśmy moduł dowodzenia, ochrzczony Columbia. Był to ich azyl, statek matka, który miał przetransportować ich z powrotem na Ziemię. Następnie moduł księżycowy, trafnie nazwany Eagle, czyli orzeł. Jego szpony miały wbić się w księżycowy regolit. Wreszcie
cichy bohater, moduł serwisowy, logistyczne koło ratunkowe zapewniające kluczowe zasoby, takie jak tlen i woda. Neil, Buzz i Michael, choć każdy inny, to łączyło ich jedno. Wszyscy nie mogli doczekać się misji, którą im powierzono. A my za chwilę do nich dołączymy. Ale chwileczkę. Wiemy, że zmierzamy na Księżyc, ale gdzie dokładnie? Nasz ziemski satelita nie jest wcale taki mały. Gdyby Ziemia była wielkości piłki do koszykówki, to Księżyc byłby wielkości tej do tenisa. To 1/4 średnicy Ziemi. To ogromne ciało niebieskie z wieloma potencjalnymi miejscami do lądowania. Jak dokonać wyboru? NASA ogłosiła 5 potencjalnych miejsc lądowania w oparciu o zdjęcia wysokiej rozdzielczości i dane z programu Surveyor. Ostateczna lokalizacja musiała spełniać szereg rygorystycznych kryteriów. Gładka powierzchnia, wolne od dużych wzgórz, klifów lub kraterów. Miejsce osiągalne przy jak najmniejszej ilości zużytego paliwa. Do tego dobra widoczność podczas podejścia do lądowania i ogólne nachylenie mniejsze niż 2 stopnie. Apollo 10, który przeleciał w odległości 14 km od Księżyca, uznał Morze Spokoju, Mare Tranquillis, za najlepsze. Miejsce to zostało więc wybrane jako docelowe miejsce lądowania na Księżycu. I wówczas pojawiło się pytanie, na które wszyscy chcieli znać odpowiedź. Zakładając, że wszystko się powiedzie, zakładając, że się uda, to kto będzie pierwszym człowiekiem, który stanie na powierzchni Księżyca? Pytanie o to, kto zrobi ten historyczny pierwszy krok, wywołało wiele debat i spekulacji. Wstępna lista kontrolna sugerowała, że to pilot modułu księżycowego, czyli Buzz Aldrin, opuści statek kosmiczny jako pierwszy. Dowódca misji, Armstrong, miał iść jako drugi. Jednak wzbudziło to kontrowersje wewnątrz NASA. Konflikt zaczął narastać, więc do akcji wkroczył Dick Slayton, dyrektor załóg z ramienia NASA. Dick Slayton zdecydował, że to Armstrong, dowódca, jako pierwszy wykonać miał monumentalny krok na Księżyc, a po nim Aldrin, na zawsze zapisując swoje imiona w annałach historii. Przygotowanie już za nami, a zatem pozostaje mi już tylko jedno. Po raz ostatni pytam się, czy jesteście gotowi. Ci mniej odważni mogą pozostać na Ziemi, a pozostałych z Was zapraszam na finałowe odliczanie. Misja Apollo 11 właśnie się rozpoczyna. Mamy 16 lipca 1969 roku, poranek przed startem. Załoga zostaje obudzona nieprzyzwoicie wcześnie, tuż po 4 rano. Budzi ich Dick Slayton. Chłopaki biorą prysznic, golą się i siadają do tradycyjnego amerykańskiego śniadania. W milczeniu, pomimo bardzo wczesnej pory, wcinają jajka na twardo, kiełbaski i bekon. Nerwy są ogromne, ale cel pozostaje klarowny. Posileni, we trzech udają się do kompleksu startowego. Nadchodził moment startu. Wyobraźmy to sobie. Około 1 000 000 ludzi przybyło tam, z całego świata, tłocząc się na autostradach i plażach w pobliżu miejsca startu. Wśród publiki nie brakuje wielkich nazwisk. Mówimy tu o generałach wojskowych, gubernatorach stanów, burmistrzach, ambasadorach, kongresmenach. Szacuje się, że 25 milionów widzów w samych Stanach Zjednoczonych jest przyklejonych do ekranów, a sam prezydent Richard Nixon ogląda start Apollo 11 ze swojego biura w Białym Domu. Spróbujmy przez chwilę poczuć tę atmosferę panującą wewnątrz Apollo 11. 3 istoty ludzkie przypięte pasami, zamknięte w metalowej skorupie, otoczeni pokrętłami, przełącznikami i ekranami wyświetlającymi wers za wersem komunikaty systemowe. Buzz, Neil i Michael. Szum maszyn i syk tlenu wypełniają ich uszy. Na zewnątrz panuje pandemonium, ale tu w środku jest zaskakująco cicho, spokojnie. Spokój to jednak tylko pozory. W ustach czuć niemal napięcie, ten elektryczny ładunek oczekiwania, trochę jak na chwilę przed burzą w lepkim letnim powietrzu. Ekscytacja pomieszana z niepokojem. Każdemu uderzeniu serca towarzyszy tykanie zegara odliczającego czas. Ten moment
Ten moment jest kulminacją lat nieustępliwej pracy, poświęceń, triumfów. Nasze trio spogląda w nieznane, niosąc na barkach marzenia i nadzieje każdego z nas. To zarazem inspirujące, ekscytujące i przerażające. To uczucie robienia czegoś, tak jak powiedział Kennedy, nie dlatego, że jest to łatwe, ale właśnie dlatego, że jest trudne. W miarę jak upływają sekundy do startu, astronauci przygotowują się na podróż swojego życia, na doświadczenie, które zapisze ich imiona w annałach historii. Rozpoczyna się odliczanie do startu. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. O godzinie 13:32 czasu uniwersalnego, 16 lipca 1969 roku, rakieta Saturn V katapultuje Apollo 11 w niebo. Jedna separacja za drugą i wkrótce, 12 minut po starcie, Apollo 11 wysuwa się na orbitę okołoziemską na wysokość około 186 km. Półtorej okrążenia orbity wokół Ziemi później, zapłon silnika wprowadza statek kosmiczny na trajektorię w kierunku Księżyca. Rozpoczyna się właściwa podróż Apollo 11. I tu spotyka nas pierwsza niespodzianka. Patrząc w niebo, wydaje się, że Księżyc jest dość blisko. Przecież widać gołym okiem kratery, góry na jego powierzchni. Jak daleko może być, prawda? Ale lot na Księżyc to podróż dla cierpliwych. Podróż, która rozciąga się na prawie 400 tysięcy kilometrów przez kosmiczną pustkę. Nasza trójka pędzić będzie przez kosmos przez, nie zgadniecie, ponad 76 godzin. Ponad 3 doby, by przebyć drogę, która zajmuje światłu nieco ponad sekundę. Dopiero więc 19 lipca 1969 roku Apollo 11 zostaje przechwycone przez grawitację Księżyca. Krążąc po jego orbicie, trzech naszych śmiałków wiele czasu podziwia piękno tego nowego świata. Zarazem pamiętają o swojej misji. Trzeba jak najszybciej namierzyć miejsce do lądowania. Wkrótce załoga z orbity Księżyca dostrzega miejsce docelowe. Miejsce na południowym Morzu Spokoju. Miejsce płaskie i gładkie. Raczej nie powinno stanowić większego wyzwania podczas lądowania. A zatem przed nami decydujący moment. Próba wylądowania pośród księżycowego regolitu na nowej, dziewiczej Ziemi. Mała uwaga, odtąd podając godziny, będę mieć na myśli uniwersalny czas koordynowany, czyli UTC. Polska jest w strefie czasowej UTC plus 1 albo 2, w zależności od tego, czy mamy okres zimowy czy letni. Jest 20 lipca, godzina 12:52, rok 1969. Aldrin i Armstrong wspinają się do Orła, do modułu księżycowego. Ostatni rozdział wyścigu rozpoczyna się jednak nie od galopu na powierzchnię, ale bardzo powoli, od starannej kalibracji instrumentów i drobiazgowego sprawdzenia systemów. Dopiero 5 godzin później Eagle odłącza się od swojego statku matki, Columbia. Michael Collins, orbitujący na pokładzie Columbia, zostaje teraz zupełnie sam. Po chwili głos Armstronga trzeszczy przez radio. Orzeł ma skrzydła. I tak oto orzeł zaczyna frunąć w dół, na Księżyc. Schodzenie jednak nie jest tak proste, jak na to liczyli. Neil i Buzz przelatują nad punktami orientacyjnymi na powierzchni Księżyca o kilka sekund zbyt szybko, niż przewidywał to plan. To oznacza, że poruszają się zbyt szybko. Dociera do nich, że wylądują kilometry na zachód od wyznaczonego punktu docelowego. Atmosfera robi się napięta. Jakby tego było mało, na wysokości 1800 metrów nad powierzchnią Księżyca, 5 minut po rozpoczęciu schodzenia, kolejny cios. Komputer pokładowy zaczyna wariować, wyrzucając paniczne sygnały alarmowe. Zimny pot oblewa obu naszych astronautów. Ale Jack Garman, przebywający na Ziemi, w NASA, jest głosem spokoju w tej burzy.
Mówi, że można bezpiecznie kontynuować, że te alarmy to po prostu sposób komputera na przekazanie, że żongluje zbyt wieloma zadaniami naraz. To nie była usterka, to była funkcja, ograniczanie mniej ważnych zadań, aby skupić się na tych krytycznych. Ulga jest wszechobecna. Armstrong tymczasem wygląda na zewnątrz i zdaje sobie sprawę, że miejsce lądowania, to miejsce, które miało przecież być idealne, jest w istocie usiane głazami. Lądowanie tam jest niemożliwe. Chwyta więc za stery. Poruszają się zbyt szybko, cały czas opadają, są raptem 33 metry od powierzchni i nadal nie widzą miejsca, w którym mogliby bezpiecznie wylądować. A jeśli wylądują na nierównym terenie, po prostu się przewrócą i nie będą w stanie wrócić na orbitę. Można sobie tylko wyobrazić tak ponury los. Utknięcie na księżycu. Oczekiwanie, aż skończy się powietrze. Aldrin gorączkowo przekazuje Armstrongowi coraz to nowe dane nawigacyjne, a zapas paliwa w Orle osiąga stan alarmowy. Komputer zaczyna ostrzegawczo pikać, a na konsolecie rozbłyskują sygnały alarmowe. Armstrong dostrzega, jak mu się wydaje, płaski skrawek ziemi. Kieruje statek w jego stronę. Zgadnijcie co? Jest tam głęboki krater. Znowu wykonują więc manewr omijania i znajdują następny kawałek w miarę równego lądu. Są już zaledwie 30 metrów nad powierzchnią Księżyca, a paliwa pozostało im raptem na 90 sekund. Jeśli nie zdążą znaleźć do tego czasu miejsca na lądowanie, będą musieli przerwać schodzenie, inaczej nie starczy im paliwa na powrót. Pył księżycowy, wzniecany przez silniki lądownika, utrudnia Armstrongowi ocenę pozycji. Używa kilku dużych skał wystających z chmury pyłu jako znaczników, pomagając mu ocenić prędkość orła. Poziom paliwa jest już krytyczny, pozostały ledwie sekundy, a oni obniżają się w zasadzie bez żadnej widoczności, metr po metrze, prawie na ślepo, teraz albo nigdy. Nagle czują lekkie uderzenie od spodu statku. Napiętą ciszę przecina dzwonek sygnałowy. Komputer w ten sposób niezbicie potwierdza to, w co jeszcze sami nie wierzą. Udało im się. Wylądowali na Księżycu. Napięcie znika, zastąpione przez euforię tak wielką, że na chwilę odbiera im mowę. Armstrong po chwili wahania wyłącza silnik. Ogarnia ich cisza Księżyca, tak różna od ogłuszającego ryku startu zaledwie kilka dni wcześniej. Przez orła przebiega delikatne drżenie, gdy jeszcze przez chwilę osiada coraz głębiej w księżycowym regolicie. Aldrin, głosem spokojnym, ale przepełnionym emocjami, potwierdza zakończenie sekwencji lądowania. Armstrong, ze słyszalnym westchnieniem ulgi, powtarza słowa Aldrina. Moduł księżycowy Eagle, metalowy intrus w tym jałowym księżycowym krajobrazie, wylądował. Udało im się. Człowiek wylądował na Księżycu. Dokładnie o godzinie 20:17:40 w niedzielę 20 lipca 1969 roku historia napisała swoją kolejną kartę. Pozostałe paliwo? 98 kg. Pozwoliłoby to może na 25 sekund lotu, zanim konieczne byłoby przerwanie schodzenia. Armstrong łączy się z kontrolą misji, wypowiadając kultowe słowa. Houston, tu baza Tranquility. Orzeł wylądował. To mała, pozornie nieistotna zmiana sygnału wywoławczego z Eagle na Tranquility Base, ale mówi wiele. Już nie Eagle, już nie Orzeł, ale Tranquility Base. To jasny sygnał dla wszystkich słuchających, że Buzz i Neil są bezpieczni, że są na Księżycu. A potem Aldrin zabiera głos. Prosi wszystkich słuchających, wszystkich na ziemi, aby się zatrzymali. Aby pomyśleli o wielkości tego, co właśnie się wydarzyło. I podziękowali, każdy na swój własny sposób. Aldrin przyjmuje nawet komunię, którą zabrał aż z ziemi. To bardzo osobista chwila, a zarazem wydarzenie o znaczeniu uniwersalnym, globalnym. Do spaceru po Księżycu, zgodnie ze sztywnym planem NASA, pozostały jeszcze godziny, ale Armstrong i Aldrin, niespokojni, podekscytowani, decydują się zrezygnować z zaplanowanego snu i od razu zacząć przygotowywać się do kolejnej fazy misji. Powiem wam, że wcale nie dziwię się ich niecierpliwości. Tuż po 23:00 Armstrong i Aldrin przygotowują się do spaceru po Księżycu.
Wyjście na spacer wydaje się bardzo proste, prawda? No to wyobraźcie sobie, że chcecie się przejść, ale przygotowania do wyjścia i ubieranie się na wasz spacer zajmują wam 3,5 godziny. Tyle czasu upłynęło do momentu, gdy nasza dwójka była gotowa do wyjścia. Gdy minęła 4 rano, rozhermetyzowali orła. Armstrong zmaga się z włazem, a masywny system podtrzymywania życia na jego plecach sprawia, że jest to prawdziwa mordęga. I wtem właz zostaje otwarty. Mówię wam, to właśnie wówczas serca astronautów waliły najmocniej. Nie podczas lotu, nie podczas lądowania. Nie, to właśnie wówczas na przedsionku kompletnie nieznanego. Tam emocje sięgały zenitu. Armstrong rozpoczął swoje schodzenie na powierzchnię Księżyca około 3 nad ranem. Z uwagi na budowę skafandra nie widział nic w dół, więc schodził po omacku po tych 9 szczeblach drabiny orła. 8, 7 i tak dalej. Aż stanął na ostatnim szczeblu. Będąc jeszcze na drabinie, Armstrong odsłania uroczystą tablicę zamontowaną na lądowniku. Są na niej wizerunek naszej Ziemi, a obok podpisy astronautów, jak i samego prezydenta Nixona. Napis na tablicy głosi: w tym miejscu ludzie z planety Ziemia po raz pierwszy postawili stopę na Księżycu w lipcu 1969 roku. Przybyliśmy w pokoju dla całej ludzkości. We came in peace for all mankind. Nie ma chyba bardziej wzruszających słów, które można przesłać na inne ciało niebieskie. Dochodzi prawie 3 nad ranem. Armstrong wciąż stoi na drabinie i opisuje przez radio księżycowy pył. Mówi, że jest prawie jak proszek. 6,5 godziny po lądowaniu zostało już tylko jedno. Zejść z drabiny i postawić stopę na nowym świecie. A teraz? Teraz wyobraźcie sobie, że to wy. Że to wy tam stoicie. Że tak jak Armstrong jesteście zwykłym człowiekiem, którego los pokierował tak, że za chwilę wykona gigantyczny krok dla ludzkości. Oczekiwanie, podziw, odpowiedzialność. To wszystko wam towarzyszy, gdy stoicie tam w swoim skafandrze kosmicznym. Ale przecież nie jest to pierwszy raz, kiedy ludzkość zapuszcza się w nieznane. Czy zastanawialiście się, jakie myśli kłębiłyby się wam w głowie, gdybyście byli wówczas na miejscu Armstronga? Co może przyjść na myśl, kiedy człowiek jest tym pierwszym w historii i zarazem jest na moment przed zapisaniem się w kartach dziejów? Powiem wam, że mi samemu jest to trudno sobie wyobrazić, ale spróbujmy pomarzyć. Czemu nie? Stojąc tam, na tej drabinie, na moment przed wykonaniem kroku na Księżyc, być może przywołalibyście w głowie obraz Leifa Ericksona, wikinga i żeglarza, stawiającego stopę na obcych, lodowych wybrzeżach Ameryki Północnej wieki przed słynną podróżą Kolumba. A może przypomnielibyście sobie Edmunda Hillary'ego i Tenzinga Norgaya, którzy po raz pierwszy stanęli na szczycie Mount Everest, najwyższego punktu na Ziemi. Może pomyślelibyście o Marconim, wysyłającym pierwszy transatlantycki sygnał radiowy. A może widzicie Hernana Cortesa, hiszpańskiego konkwistadora, człowieka, którego zuchwałość i odwaga doprowadziły go do rozległych i tajemniczych ziem Imperium Azteków, na zawsze przesuwając oś świata, jaki wówczas był znany. Być może towarzyszy wam duch kapitana Jamesa Cooka, odważnego brytyjskiego odkrywcy, który podróżował po Pacyfiku, odkrywając nieznane zachodniemu światu ziemię, Australię, Nową Zelandię. A kto wówczas mógłby nie wspomnieć Roalda Amundsena, nieustraszonego norweskiego odkrywcę, który zatriumfował nad polarnymi ekstremami, docierając po raz pierwszy do bieguna południowego, podbijając ostatnie niezbadane terytorium na Ziemi. Te kamienie milowe, te triumfy ludzkiej ciekawości, wytrwałości i pomysłowości odbijają się echem w tej właśnie chwili. Chwili, gdy stoicie nad przepaścią nowego świata. To prawda, ten moment, zejście na Księżyc, nie jest początkiem, jest kontynuacją długiej historii eksploracji ludzkości. Ale w przeciwieństwie do tych, którzy odkrywali świat przed wami, wy nie stawiacie stopy na nowym lądzie na Ziemi, nie zdobywacie górskiego szczytu, nie wysyłacie wiadomości przez ocean. Nie, wy macie zamiar zrobić coś więcej. Macie zamiar postawić stopę na ciele niebieskim, na kuli skał i pyłu, która od wieków rozświetla nocne niebo naszej planety.
I kiedy Armstrong w końcu pochyla się do przodu i robi ten krok, pozostawiając pierwszy ludzki ślad na księżycowej Ziemi, być może czuje nie tylko powierzchnię księżyca pod butem skafandra, ale też ciężar historii na swoich barkach. W tym momencie Armstrong jest nie tylko człowiekiem, jest ucieleśnieniem nieustającej chęci ludzkości do odkrywania. Stoi samotnie na księżycu, ale zarazem jest połączony z każdym z nas na Ziemi. Chwilę później wypowiada słowa, które wszyscy znamy. To jeden mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. I'm gonna step off the limb now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ten moment, moment pierwszego kroku na Księżycu, został uchwycony przez kamerę. I to nagranie jest czasem przedstawiane za dowód na to, że lądowania nie było, bo ktoś musiał sfilmować Armstronga, więc nie mógł on być na Księżycu jako pierwszy, być może to wszystko działo się w studiu filmowym. Oczywiście to próba manipulacji, ale to też sensowne pytanie. Jak to możliwe, że załoga Apollo 11 sfilmowała swoje pierwsze kroki na Księżycu, skoro wcześniej nikogo tam nie było, by zostawić kamerę? Już tłumaczę. Słynne nagranie pierwszych kroków Armstronga na Księżycu zostało zarejestrowane dzięki specjalnej kamerze, która była zamontowana na zewnątrz modułu księżycowego. Kiedy Armstrong schodził po drabinie, aktywował również kamerę. Kamera ta następnie rozpoczęła transmisję materiału na żywo z powrotem na Ziemię. 7 minut po tym, jak Armstrong stanął na Księżycu, pobrał próbkę podłoża. 12 minut później odłączył kamerę telewizyjną od modułu, zrobił panoramiczne ujęcie tego, co widział wokół i zamontował ją na statywie. A wówczas Aldrin dołączył do Armstronga na powierzchni Księżyca. Jak opisał ten widok? Wspaniałe pustkowie. Po chwili obaj wspólnie zaczynają jedyny w swoim rodzaju spacer, który pozwolił poznać to nowe miejsce. Poznajmy je zatem i my. Chodzenie po Księżycu jest wyjątkowym doświadczeniem, którego doświadczyło dotąd tylko kilkanaście osób. Grawitacja Księżyca wynosi około 1/6 grawitacji Ziemi. Ruchy są płynne i powolne, prawie tak jak pod wodą, ale bez jej oporu. To zdecydowanie nie jest chód, jaki znamy na co dzień. To raczej podskakiwanie, trochę jak na dnie basenu. Powierzchnia Księżyca pokryta jest warstwą drobnego pyłu, znanego jako regolit. Astronauci opisywali go jako sypki, przypominający śnieg materiał, który przywiera do wszystkiego, czego dotknie. Oczywiście na Księżycu nie ma czym oddychać. Astronauci muszą nosić skafandry kosmiczne, które są nieporęczne i sztywne, ograniczając ich zakres ruchu. Wpływa to na ich mobilność i zdolność do przenoszenia przedmiotów. Krajobraz księżycowy jest jałowy, o surowym pięknie. Jest cicho, a gdy spojrzy się w górę, widać naszą planetę Ziemię na tle czarnego kosmosu. Poza doznaniami fizycznymi, mamy też do czynienia z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Astronauci często mówili o zachwycie i podziwie, jakie odczuwali podczas spaceru po Księżycu, o uświadomieniu sobie, jak mały i współzależny jest nasz świat oraz o ogromnym ludzkim osiągnięciu, którego byli częścią. To doświadczenie miało głęboki wpływ na wielu astronautów, wywołując u nich refleksje na temat naszego miejsca we wszechświecie. Aldrin i Armstrong zatknęli amerykańską flagę, a następnie prezydent Nixon wykonał coś, co nazwał najbardziej historyczną rozmową telefoniczną, jaką kiedykolwiek wykonano z Białego Domu. Zaczął od słów: Neil i Buzz, dzwonię do was z gabinetu owalnego w Białym Domu. Nie jestem w stanie wyrazić tego, jak bardzo wszyscy jesteśmy z was dumni. Nixon następnego dnia zażartował, że ma nadzieję, że nie zostanie obciążony kosztem rozmowy zamiejscowej za ten telefon. Tymczasem Armstrong robił zdjęcia, podczas gdy Aldrin zaczął zbierać próbki podłoża. Ostatecznie zebrali ponad 21 kg księżycowej ziemi. Niedługo potem nadszedł czas pożegnania z Księżycem, ale niebezpieczeństwa wciąż czyhały. Przed nimi bardzo niebezpieczny etap podróży. Powrót z powierzchni Księżyca na jego orbitę.
Powiem wam, że do niedawna sam nie zdawałem sobie sprawy, jak trudno jest wrócić z Księżyca. Aby to zrobić, orzeł, czyli moduł księżycowy, musiał wzbić się w powietrze i połączyć w powietrzu z Kolumbią, która krążyła wokół Księżyca. Była to jedna z najbardziej skomplikowanych i niebezpiecznych części misji Apollo. Musiała być wykonana bezbłędnie. Nie było miejsca na najmniejsze pomyłki czy usterki techniczne. Aby uzmysłowić sobie, jak ryzykowny był to etap, podam wam ponurą ciekawostkę. Nixon miał przygotowane zawczasu oddzielne przemówienie na ten konkretny wypadek, gdyby nasi dzielni astronauci utknęli na Księżycu, nie byli w stanie z niego wrócić. Do tego stopnia trudna była to kwestia. Jak już wspominałem, moduł księżycowy Eagle był pojazdem dwustopniowym. Dolny moduł, czyli moduł zejścia, zawierał podwozie i był używany do wylądowania na Księżycu. Górny moduł, czyli moduł wznoszący, służył do startu z powierzchni Księżyca i powrotu do Kolumbii na orbicie Księżyca. Cała ta operacja wyglądała trochę tak, jakby na orbicie Księżyca znajdowała się ciężarówka. Na Księżycu zaś zaparkowany był samochód. Z tego samochodu kierowca miał się katapultować w górę z samym fotelem, celując tak, aby wskoczyć do tej ciężarówki. Wszystko musiało być wykonane perfekcyjnie. Najmniejszy błąd oznaczałby uwięzienie astronautów na Księżycu. Armstrong i Aldrin wsiedli do Orła. Silnik został uruchomiony, a moduły rozdzieliły się. Silnik dawał z siebie wszystko przez 7 minut, aby osiągnąć odpowiednią prędkość i wysokość do wejścia na orbitę księżycową. 100 kilometrów nad Srebrnym Globem nadchodziło kluczowe rendezvous, zadokowanie z Kolumbią, która krążyła wokół Księżyca. Astronauci musieli precyzyjnie nawigować modułem księżycowym, aby dopasować się do orbity i prędkości Kolumbii. Wymagało to chirurgicznej precyzji i wyczucia. Gdy byli już wystarczająco blisko, pozostający na orbicie Michael Collins również musiał zacząć odpowiednio manewrować, aby zakończyć całe dokowanie. 3 godziny zajęła cała operacja i dopiero wówczas do NASA spłynęła pomyślna wiadomość. Eagle i Columbia zakończyły swój kosmiczny balet i połączyły się. Udało się, można było wracać do domu. Gdy Eagle zadokował do Columbii na orbicie księżycowej, astronauci Neil Armstrong i Buzz Aldrin przeszli do Columbii, aby dołączyć do Michaela Collinsa. Przenieśli wszystkie próbki księżycowe i cały sprzęt. Moduł księżycowy, teraz już zbędny, został odczepiony i spadł na Księżyc. Następnym krokiem był już powrót na Ziemię. Wymagało to zapłonu silnika, gdy statek znajdował się po drugiej stronie Księżyca, bez łączności z Ziemią. To uruchomienie musiało być idealnie zgrane w czasie. Chodziło o to, by przyspieszyć statek dokładnie na tyle, by uwolnił się od grawitacji Księżyca i obrał kurs na Ziemię w tym jednym właściwym momencie, gdy ta znów będzie widoczna. Precyzja ponownie była w cenie. To było jak rzucanie kamieniem, tylko z o wiele większą stawką. Wycelujcie zbyt nisko albo zbyt wysoko, a kamień, czyli wy, poleci prosto w kosmos i przepadnie. Podróż powrotna na Ziemię trwała 3 dni. W tym czasie astronauci dokonali kilku badań naukowych, sprawdzili ponownie systemy i odpoczęli. Około dzień przed dotarciem na Ziemię odczepili moduł serwisowy, pozostawiając z całego Apollo 11 już jedynie jego namiastkę, mały moduł dowodzenia z osłoną termiczną zaprojektowaną tak, by przetrwać ogniste wejście w ziemską atmosferę. Gdy nasi astronauci zbliżają się do Ziemi, zamknięci w swojej małej, metalowej skorupce, ogarnia ich mieszanka sprzecznych emocji. Z jednej strony ulga, że zdobyli Księżyc i wracają żywi. Dalej podziw dla ogromnego kosmosu, z którym właśnie się zmierzyli. Do tego poczucie głębokiej pokory, przeplatające się z jakąś melancholią? Pustkowie powierzchni Księżyca, już na zawsze wpisane w ich umysły, kontrastuje z nadciągającą, niebiesko-zieloną oazą Ziemi. Takiej zmiany perspektywy doświadczyła do dziś tylko garstka ludzi. Teraz rozumieją lepiej niż ktokolwiek inny, jak wyjątkowa i jak mała jest nasza niebieska kropka we wszechświecie. Przed nami najgorętsza chwila.
Apollo 11 przedziera się z powrotem przez ziemską atmosferę, rozpalany do czerwoności. Tarcie cząstek powietrza można porównać do pocierania dłońmi, tylko że pomnóżmy to przez milion. Tylko cienka warstwa osłony termicznej dzieli naszą trójkę, Neela, Buzza i Michaela, od zagłady. Dzielna osłona na szczęście wytrzymuje. Czują, jak upał ustępuje, a potem szarpnięcie. Spadochrony otwierają się nad kobaltowym niebem Pacyfiku, spowalniając pędzący statek kosmiczny. Jest 24 lipca 1969 roku, gdy Pacyfik wita Apollo 11 na swoich wodach. Ale w tym ostatni zwrot akcji, Columbia przewraca się do góry nogami. Na ratunek przychodzi jednak technologia. Poduszki powietrzne wystrzeliły, obracając ją na wodzie. W międzyczasie do akcji wkraczają płetwonurkowie z nadciągającego lotniskowca USS Hornet. Po chwili nasi astronauci zakładają swoje biologiczne ubrania izolacyjne, prezentując się jak istoty pozaziemskie. Dokładne szorowanie roztworem dekontaminującym i już czeka na nich helikopter. Powrót do domu nie może być bardziej epicki niż w takim stylu. I tak oto zakończyła się niesamowita podróż Apollo 11. Zapraszam Was zatem na małą celebrację. Udało się, wylądowaliśmy z powrotem na Ziemi. Nadszedł czas, aby świętować. Wyobrażacie sobie tę euforię? Właśnie ludzie wrócili z Księżyca. To jak wygrana na największej loterii w historii ludzkości, z tą tylko różnicą, że nie wygraliście dlatego, że mieliście szczęście, ale dlatego, że jesteście odważni, utalentowani i osiągnęliście mistrzostwo w technologii i ambicji. Co więc zrobili Amerykanie, gdy ich bohaterowie powrócili? Urządzili imprezę oczywiście, i to w klasycznym, amerykańskim stylu. Jest 13 sierpnia, a Armstrong, Aldrin i Collins są obsypywani milionami maleńkich konfetti. Jadą całą paradą. Wita ich morze ludzi. Na ulicach Chicago i Nowego Jorku gromadzi się 6 milionów widzów. Wszyscy, bez wyjątku, wiwatują na ich cześć. Ale to nie wszystko. Tego samego dnia z powrotem w Los Angeles odbywa się bankiet. To nie jest zwykła kolacja. To oficjalna impreza państwowa. Sala pełna elit. Mówimy o członkach kongresu, gubernatorach, ambasadorach z 83 krajów z całego świata. To nie tylko gala, to formalne uznanie wyczynu, jakiego dokonali nasi astronauci. A kto lepiej ich uhonoruje niż sam prezydent Nixon, przyznając każdemu z nich prezydencki medal wolności? Na tym jednak pompa nie skończyła się. Astronauci wyruszyli w 38-dniową podróż dookoła całego świata. Cóż za kalejdoskop w jednej chwili być na Księżycu, a w następnej podróżować do 22 różnych krajów, ocierając się o światowych przywódców. Świat dotąd ich obserwował, a teraz świętował razem z nimi, upamiętniając ich artykułami w czasopismach, wywiadami, znaczkami pocztowymi, specjalnie bitymi monetami. Powiem wam, że całkowicie rozumiem taką skalę celebracji. Apollo 11 i jego astronauci zjednoczyli ludzkość w świętowaniu. Udowodnili nasz nieograniczony potencjał. Pokazali, co potrafimy, gdy odważamy się marzyć o wielkich rzeczach. Ale co z wyścigiem kosmicznym? Co z drugim rywalem? Czy po przekroczeniu linii mety pozostał w ogóle jakiś wyścig? Opowiem wam nieco o ostatnich taktach wyścigu kosmicznego. Po wyczerpującej wspinaczce stajecie wreszcie na szczycie góry. Zwyciężacie. Świat leży u waszych stóp. Adrenalina buzuje, ale potem? Potem pojawia się niepokojące pytanie. Co dalej? Po misji Apollo NASA znalazła się w tej właśnie sytuacji. Oczywiście mieli plan. Apollo nie miało być solowym występem. To miała być cała seria księżycowych spektakli rozciągających się aż do Apollo 20. Ale rzeczywistość weryfikuje marzenia. Nixon, czując zmiany politycznych wiatrów, uruchamia nożyce budżetowe. W 72, w nowej erze oszczędności, era Apollo dobiegła końca, pozostawiając gotowe Saturny V na pastwę rdzy.
W międzyczasie program rakietowy ZSRR przestał być rozwijany, stając się świadectwem niespełnionych obietnic. Sowieci, nie chcąc rozpamiętywać porażki, skierowali się w stronę budowy stacji kosmicznych. Uruchomili serię misji Sojuz, których kulminacją były Saljuty, 19-tonowe, 20-metrowe behemoty. Skylab, amerykański odpowiednik, ustanowił rekord 84 dni na orbicie w 1974 roku. Sowieci później pobili ten rekord, udowadniając, że duch rywalizacji nigdy tak naprawdę nie zanika. To nie wszystko. W 1972 roku, w mroźnym sercu zimnej wojny, narodził się projekt Apollo-Sojuz, symboliczny, kosmiczny uścisk dłoni. Nixon i Breżniew zafundowali krótkie ocieplenie w geopolitycznej epoce lodowcowej, a dyplomacja zyskała wówczas nowy, kosmiczny wymiar. Na horyzoncie pojawił się też pierwszy prom kosmiczny. Zaleta promów? Promy kosmiczne są wielokrotnego użytku, co sprawia, że są bardziej ekonomiczne w długim okresie. Najpierw na czoło wysuwa się NASA. Pomimo początkowych problemów, ich prom służył przez 3 dekady. Odpowiedź Sowietów? Buran. Bez pilota. Bardzo imponujący. Ale jedna misja była wszystkim, co dane było mu pokazać. Brak funduszy i upadek Związku Radzieckiego sprawiły, że Buran został uziemiony na dobre. Wreszcie mamy Mir, klejnot koronny radzieckiego programu kosmicznego. Ten 130-tonowy kolos, montowany kawałek po kawałku na orbicie, przez ponad dekadę był kosmicznym azylem dla swoich gości. Nawet gdy na Ziemi rozpadł się ZSRR, Mir, świadectwo ludzkiej odporności, nadal świecił w kosmosie. I tak oto dochodzimy do końca kosmicznego wyścigu. W 1991 roku, gdy zimna wojna dobiegła końca, ZSRR rozpadł się, a dziedzictwo jego programu kosmicznego zostało w dużej mierze przekazane Rosji. Z popiołów konfrontacji wyrosła współpraca. Stany Zjednoczone i Rosja połączyły siły w eksploracji kosmosu. Zaczęli od programu Shuttle Mir i doprowadzili do budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Lubię myśleć o niej, że to taka namiastka ONZ na orbicie. I w ten symboliczny sposób, przynajmniej wówczas, przeszliśmy od rywalizacji do współpracy. Ależ to szybko minęło, moi drodzy. Docieramy już do końca naszej wielkiej podróży przez zawiłości wyścigów w kosmos. Od pierwszych snów o lataniu, przez zimnowojenne rywalizacje, po triumfy i tragedie, które pozwoliły nam na przekraczanie tych ostatecznych granic. Odważnie wkroczyliśmy w nieznane, przekroczyliśmy atmosferę naszej planety i dotarliśmy na Księżyc. Przełamaliśmy bariery technologiczne i dotarliśmy w miejsca, o których nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć. Patrząc wstecz na to, co udało nam się osiągnąć, nie da się kryć podziwu. Kosmiczne pionierki i pionierzy, którzy zaryzykowali życie dla naszej wspólnej ciekawości, są prawdziwymi bohaterami. Naukowcy, inżynierowie i technicy swoją pracą sprawili, że te kosmiczne podróże stały się możliwe. Razem stworzyliśmy coś naprawdę niezwykłego. Ale teraz, na końcu tej podróży, warto się zastanowić, co dalej? Czy powinniśmy kontynuować te wyprawy? Rozwijać technologię, narażać ludzkie życie na ryzyko, tylko po to, by przekraczać kolejne granice naszego zrozumienia? Czy te triumfy, które wynieśliśmy z tego wyścigu, są warte kosztu, jaki musieliśmy ponieść? Pytam o to celowo, bo to są pytania, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Każdy z nas ma swoje przemyślenia, własne marzenia, jak i obawy. Myślę, że moglibyśmy wspólnie długo na ten temat rozmawiać i wymieniać się spostrzeżeniami. Ale myślę też, że jest coś, co nas łączy. Wszyscy dzielimy tę samą fascynację tym, co nieznane, co zaskakujące, co trudne do zrozumienia. Wszyscy dzielimy to samo pragnienie poznania. Wreszcie wszyscy mamy ten niewytłumaczalny dreszcz, który przebiega nas, kiedy patrzymy na nocne niebo. Mam więc propozycję. Spójrzcie na dowolne zdjęcie Ziemi z kosmosu, na ten mały niebieski punkt zawieszony w bezkresnej ciemności. Pomyślcie, jak niewielki i cenny jest nasz dom,
jak krucha jest ta błękitna kula, która jest miejscem zamieszkania nas wszystkich, niezależnie od pochodzenia, poglądów, przekonań. Jak niewiele miejsca na błędy mamy, ale też jak daleko potrafimy zajść, jak wiele potrafimy osiągnąć, kiedy łączymy nasze siły, naszą wiedzę i naszą odwagę. Stojąc na krawędzi nieznanego, nie sposób nie zadać tych pytań. Czy jesteśmy gotowi na to, co przyniesie przyszłość? Czy jesteśmy gotowi podjąć ryzyko, by dotrzeć jeszcze dalej, poznać więcej? Czy zobaczymy ludzi na Marsie, a może nawet dalej? Czy jesteśmy gotowi stanąć oko w oko z kosmiczną niewiadomą, z pytaniem, które od zawsze nurtuje ludzkość? Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale wiem jedno. Historia wyścigu w kosmos pokazuje, że mamy w sobie siłę, odwagę i determinację, by stawić czoła wyzwaniom, które przynosi nam kosmos. I za każdym razem, gdy patrzę na gwiazdy na nocnym niebie, czuję się niewiarygodnie dumny z tego, co osiągnęliśmy i niewiarygodnie ciekaw tego, co nas czeka. I tak oto kończymy naszą wspólną podróż. Przede wszystkim dziękuję Wam za wysłuchanie. Jestem wdzięczny, że mogłem dzielić się z Wami tą historią. Jeśli doceniacie to, co robię i chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do mojej historycznej pasji, zapraszam Was na stronę patronite.pl/podcast-historyczny. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu jestem w stanie kontynuować to, co robię. A każdy, kto zdecyduje się dołączyć do naszej małej społeczności, otrzyma ode mnie w podzięce przed każdym odcinkiem dedykowany list i film z prologiem, moimi przemyśleniami i kontekstem historii. Mam nadzieję, że to wzbogaci każdy odcinek podcastu. Zapraszam Was również do pozostawania w kontakcie ze mną na Twitterze i Instagramie. Zawsze cieszę się, kiedy mogę porozmawiać z Wami, słuchać Waszych myśli i dzielić się swoimi. Nie tylko o historii, ale o wszystkim. Jeśli macie moment, podrzućcie ten podcast komuś znajomemu, albo zostawcie recenzję lub komentarz i subskrypcję na YouTube. I pamiętajcie, historia pisze najlepsze scenariusze. Nie tylko o podróżach kosmicznych, ale i w naszych codziennych życiach. Każdy dzień to nowa strona w naszej indywidualnej księdze historii, a każda decyzja, którą podejmujemy, kształtuje naszą przyszłość. Niech ta myśl będzie dla nas inspiracją, podobnie jak dzisiejsza opowieść o kosmosie. Jeszcze raz dziękuję Wam za bycie częścią tej podróży. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć!